Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym, 62. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu gamingmusic.pl. Z tej strony wita was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Witajcie dzieci nocy, z tej strony kłania się serdecznie jak zawsze w Polsce wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski. Robiący za pana ciemność. Uwielbiam te małe spoilery, ale no trudno. To się będzie działo. Już jedna z moich ofiar się odezwała. Postaram się ich wszystkich przedstawić jakoś może alfabetycznie. Może mi się uda, zobaczymy. Z jednej strony naszym gościem jest chyba już prawie stały gość, czyli Andrzej Muzyczuk, współautor podcastu Rysław, propagator sprzętu retro i gier retro, również w ogóle na kanale Retrosfera. Cześć! Cześć, witam wszystkich. Zawsze jak przedstawiam gości, to się zastanawiam, czy już o wszystkim powiedziałem, o wszystkim istotnym. No i oczywiście najważniejsze, czy nie pomyliłem się w nazwisku. Powiedz, że nie. Nie, wszystko jest w porządku. Podcast nazywa się Grysław. To taka mała zmiana. Rysław to ksywka Ryszarda. Jezus, tak, Boże, przepraszam. Ale to nie problem. Czasem ktoś myli i zawsze jest Rysław, więc to nie jest problem najmniejszy. Ryszard ma z tym luz. Więc. Ta witamy piękna serdecznie. Gra słów jednym słowem. Witam serdecznie. I witamy również drugiego gościa, Adam Nox-Dębski, którego większość giereczkowa zna, kojarzy jako współprowadzący podcast 2pady.pl, ale również game developer, jeden z większych fanów serii gier, o której będziemy rozmawiać. I tutaj malutka ciekawostka, bo Nox swego czasu był redaktorem, czy nawet współtworzący portal innerworld.pl, czy Innerworld Final Fantasy, który był jednym z konkurentów Neo G-Site, do którego ja pisałem i traktował o grach JRPG. Mam nadzieję, że Nox pamięta te piękne czasy. Cześć wszystkim, cześć. I dziękuję przede wszystkim za zaproszenie w pierwszej kolejności. Tak, jeszcze się tylko odniosę do tego, co powiedziałeś. Nie wiem, czy większość giereczkowa, bardzo mi miło, że tak powiedziałeś, ale wydaje mi się, że nasz podcast jest trochę taką niszą w niszy, więc z tą większością to bym tak... To byś się zdziwił, uwierz mi. Tak? Myślę, że tak. Każdy z giereczkowa, jakiego znam, to ma przynajmniej po kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt podcastów, również tych polskich, o grach, które słuchają na okrągło. Dobra, chłopaki. No to super. Skromność jest zawsze w cenie. A wspomniałeś o Innerworldzie i tak dalej. Oj, to długa historia, nie wiem, może jeszcze o nią zahaczymy, jak będziemy mówić o serii i naszych początkach z nią. Bo pewnie bardzo długa historia, ale bardzo miła, to akurat trzeba przyznać. Okej, zanim przejdę do jednego z naszych stałych punktów programu, przypominam, po pierwsze dziękujemy za to, że nas słuchacie i wspieracie, a po drugie, jeśli chcecie nas dalej wesprzeć, zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu w serwisach streamingowych, takich jak Spotify, Google Podcast, a także na YouTubie. Zachęcamy do klikania w dzwoneczka i również jeśli chcecie nas wesprzeć, zapraszamy naszego Patronite'a. Również możecie nam postawić kawę. Mariusz, coś do dodania? No ja tylko mogę powiedzieć, że dziękujemy, że jeszcze nas słuchacie, bo to jest chyba dosyć istotne, że jeszcze się nie znudziliśmy. Boże, tak, 62. odcinek, to już jest kawał czasu. Dobra, ale to my wiesz, w porównaniu z 2pady i z doświadczeniem i wiedzą Adama, to my tak naprawdę to jeszcze jesteśmy dzieci. Tak. Ja jeszcze dzieciaki, gówniarze. Oj tam nie mówcie, bo się zaczynam stary czuć. Mamy trochę tych odcinków na koncie, ale prawda jest taka, że ja to nadal w wielu technicznych kwestiach jestem noga stołowa, więc może tutaj nie będę za bardzo się chwalił. Poziomem ale jesteśmy na tym samym, dobra, okej. Okay. 400 coś tych odcinków dzisiaj patrzyłem. Jest, więc Jezus tak, Maria, trochę. 400? No, już ponad kilkanaście lat. Blisko tak. Do fantasmagerii. Jak wszyscy chcą nadrobić, tak, no to mają okazję. 400 odcinków to jeden wieczór. Dobrze, chłopaki, zaprosiliśmy was tutaj, ponieważ dzisiaj będziemy oczywiście rozmawiać o jednej z moich ulubionych serii gier ever, ale
Ale zanim do tego przejdziemy, tradycyjnie muszę was zapytać, tak jak wszystkich naszych gości, o to, co u was słychać. I tu zacznę od NDUE, od Andrzeja. No to okej. Okay. To ja wam muszę z wami się podzielić moim dosyć specyficznym gustem muzycznym, bo słucham teraz naprzemiennie dwóch zespołów. Pierwszym zespołem jest Animal as Leaders. Cudowny, techniczny metal. Taki wywodzący się nawet jest troszkę z death metalu. Genialny. No to jest taka specyficzna muzyka, ale trzeba ją posłuchać. Trzech wirtuozów. Dwóch wirtuozów gitarowych, jeden na perkusji. No to jest coś niesamowitego. Nie ma wokalu, więc dla wielu osób, które nie lubią na przykład darcia się i jakichś takich specyficznych wokali, no to jest po prostu bajka. To jest przecudowny zespół. Polecam posłuchać i mimo tego, że jest to dosyć trudna muzyka miejscami w odbiorze, bo tam jest dużo łamańców, dużo nawiązań do jazzu, do też muzyki takiej metalowej, więc mamy też trochę galopu, to się naprawdę dobrze słucha. No dobrze, na tyle dobrze, że na przykład moja młodsza córka ma jeden utwór z nowej płyty, utwór się nazywa Monomit, który ma przy okazji genialny teledysk. Nazwała ten utwór Tryn, 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 Tryn i właśnie ten utwór bardzo często słuchamy, bo jest, i on się tak de facto zaczyna, jest właśnie taki pierwszy wstęp jest taki trym, 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 trym i dalej się już rozkręca. Taki cudowna traktat, można by powiedzieć. Tak, 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 okay, tak. Zresztą generalnie ten zespół jest o tyle fajny i o tyle nowatorski. Znaczy, o ile może być techniczny, właśnie taki jazzowy metal, nowatorski w tej chwili, że puszczam go osobom, które nie słuchają takiej muzyki, czyli generalnie słuchają muzyki ekstremalnej i o, to jest fajne, to dobrze brzmi i może wydaje mi się też to, co od muzyki metalowej wiele osób może się odbić i odrzuca, to jednak dosyć specyficzne wokale, bo nie każdy lubi growl, nie każdy lubi jak wokalista się drze i wypluwa swoje płuca na zewnątrz. Tutaj tego nie ma. I dla mnie, no w sumie akurat obojętne, bo ja lubię taki wokal, więc mi to by bardzo nie przeszkadzało, ale sama muzyka, sama aranżacja jest i skomplikowana, ale przy okazji melodyjna, więc czuć takiego ducha też trochę może progresywnego rocka z lat 70. Ja polecam bardzo, to jest genialny zespół. A opowiem wam teraz o drugim zespole, który słucham, który też jest w ramach muzyki ekstremalnej, ale jest, o jakby to opisać, jest specyficzny. Jeżeli na przykład poprzedni zespół byśmy powiedzieli, że jest takim zespołem ułożonym, takim, który gra już standardy muzyczne i można go po każdemu zaproponować do posłuchania, tak Gruzja, o której właśnie chciałem teraz powiedzieć, jest zespołem, który gra muzykę specyficzną, bo wywodzi się z black metalu, czyli muzyki no już bardzo ekstremalnej, ale gra mieszankę muzyki właśnie takiej black metalowej, która już jest no, dosyć specyficzna już z samej zasady. Do tego miesza muzykę popową, tak, nawet mają cover Manamu, jednego utworu. Do tego jeszcze poezja śpiewana się znajdzie, dużo poezji śpiewanej i teksty, które zahaczają troszkę o taką stylistykę jak na przykład Nocny Kochanek, ale bardziej już w takiej dosadnej swojej wersji. Bardzo specyficzna muzyka. Ja osobiście odnajduję w tekstach drugie dno, które mam nadzieję, że to jest drugie dno, a sam zespół jest takim trochę jakbyśmy wzięli, nie wiem, takiego zadętego behemota, taki, o tym lepiej może tak nie mówić, ale wiecie, taki duży, poważny zespół metalowy i poprosili, żeby coś zrobili tak dla takiej przysłowiowej beki, o, tak to można nazwać. Polecam, bardzo fajna muzyka i co jest jeszcze ciekawe, łapie się też w kanon muzyki growej, ponieważ w tym roku wyszedł Symulator Księdza, nie wiem czy kojarzycie taką yes, grę na Steam. Yes. Tak jest. Price Simulator? Tak jest, tak, i Gruzja właśnie robiła muzykę, zresztą twórcy Gruzji pewnie są też deweloperami, bo to jest zespół, który chyba tworzył tę Gruzję właśnie trochę tak właśnie dla jaj, ten projekt jest zrobiony. A oni chyba zajmują się nie tylko muzyką taką metalową, ale też chyba właśnie game devem, więc wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe. Sam teledysk ostatni, który wydali właśnie do Symulatora Księdza, to jest teledysk, który jest zrobiony w PowerPoincie, tak? Tak, dosłownie w PowerPoincie i jest genialny. To jest tak dziwna muzyka, że dla mnie osobiście genialna. Dla moich znajomych, którzy nie słuchają muzyki metalowej, mówią, że to jest naprawdę coś słabego i takiego ciężkiego może w odbiorze. Dla mnie
cudo, cudo, polecam. Ale tak jak mówię, jest to bardzo specyficzny gatunek muzyki i w ogóle to, co tworzą twórcy, to jest taki miks właśnie metalu, muzyki popowej troszeczkę i punka, dużo punka też jest, punku, właśnie takiego klasycznego punku i właśnie poezji śpiewane, czyli tam i Grechutę czuć i Turnała chociażby, więc no ciekawy miks muzyki, trzech wokalistów, więc już w ogóle tam się dużo dzieje, naprawdę, naprawdę się dużo dzieje. Choć sam nie jestem fanem metalowych brzmień, takich naprawdę ostrych i tak jak powiedziałeś, nie lubię tego gardłowego śpiewania, strasznie mnie on irytuje, to jednak mimo wszystko posłuchałbym tego pierwszego zespołu jak najbardziej. Ale ten drugi? Myślę też, mógłbym spróbować sprawdzić. No warto sprawdzić, bo to jest tak troszkę specyficzna muzyka, ale tak jak mówię, można się odbić od niej i to rzecz normalna. Nie dla każdego musi być ta muzyka. Nawet sami twórcy są takim zespołem, który jak ci się nie podoba, no trudno, to ci się nie podoba. No, Żyćko, to nic nie zrobimy, dokładnie. Właśnie, właśnie. I nawet, nawet ich właśnie taki przekaz jest raczej taki, no jak nie, to nie i tyle. No i już, no nie? Mi się osobiście ta muzyka bardzo podoba. Animalsów polecam, bo to jest tak jakbyśmy wzięli Pink Floydów, tylko kazali im grać metal. W tym kierunku mógłbym powiedzieć. Bez wokalu oczywiście. A Gruzja to już zupełnie inny klimat. Bardziej bekowy, ale też mogę polecić. No i świetnie, fantastycznie. Adamie, twoja kolej. Tak, słucham. Jestem. Co u mnie słychać? O rany. Rozumiem, że nie tylko związanego z grami, tak? To oczywiście. To może być cokolwiek. To ostatnio dość dużo w głowie gra mi muzyka z Mission Impossible, bo jakoś tak obejrzałem w tym roku zwiastun tego nowego, który ma być jakoś w połowie przyszłego roku ma się pojawić i naszło mnie na nadrabianie tych wszystkich poprzednich, więc obejrzałem filmy z Tomem Cruise'em, słuchałem sobie powiedzmy soundtracku z Fallout, czyli tej najnowszej części i znajomy mnie wkręcił w serial, bo być może nie wszyscy wiedzą, ale Mission Impossible opiera się na serialu, który zaczął powstawać tam już w latach 60. On mi polecił wersję z 88. To są dwa sezony, już prawie je skończyłem. I właśnie ta muzyka z Mission Impossible jakoś tak mi się wkręciła, więc to jest jedna z rzeczy, które mi tam gdzieś chodzą po głowie. Z innych to ostatnio nagraliśmy u nas na podcaście recenzję Xenoblade Chronicles 3, więc troszeczkę muzyki z tej gry też słuchałem. Zresztą muzyka z tej serii też jest bardzo fajna. Tak kusi mnie właśnie. Tak czasem mam, że słucham jakiegoś soundtracku i choć w grę nie grałem, to w pewnym momencie sobie mówię, dobra, starczy tego słuchania, w końcu muszę zobaczyć, przypisać sobie pewne sceny do tej muzyki, do której już sobie wyobrażam różne rzeczy. Więc to tak związanego z grami. Trochę muzyki z Ace Combat pamiętam, że ostatnio słuchałem. Znalazłem też trochę fajnej takiej elektronicznej muzyki z gry, w którą też nie grałem. Nazywa się Super Retro Fighter, taki szmap. Co jeszcze? Wracałem trochę do muzyki z Final Fantasy VII Remake, czy z dodatku do tej gry. A tak, to jeszcze może jeden motyw z anime mi leci, tylko zaraz patrzę, jak on się nazywał. To był Souvenir zespołu Bump of Chicken, jeżeli się nie mylę. Mam nadzieję, że nie przekręciłem tego. I to jest kawałek, który być może kojarzą osoby, które oglądały Spy Family, bo tak. Pojawia się w drugim openingu. Znam, też słucham. Wiem, o co chodzi. Strasznie mi się wkręcił. W sensie to anime stało się takim dla mnie comfort food. Po prostu znaczy, generalnie Spy Family ma fajne i openingi, i endingi. Mam chyba całą czwórkę. Mam wszystkie utwory ze wszystkich wydanych do ten sezonów u siebie na Spotify i słucham na okrągło, bo są po prostu, kurczę, jakoś wkręcają się. Bardzo się wkręcają. Tak ciepło na serduszku się robi. Dokładnie. Myślę, że o to właśnie w tym anime, w tym show chodzi. A tak to lubię jeszcze sobie wracać od czasu do czasu do muzyki z oryginalnego Unreala z 98. Strasznie lubię ten soundtrack. Jak nie mam pomysłu, co włączyć do pracy na przykład, to włączam właśnie to. Jakoś tak potrafię się przy tym skupić i fajnie mi się tego słucha. Czy czasami do Raymana dwójki. No więc to mniej więcej to u mnie słychać. O. To tak no dużo i oczywiście tego jest. Muzyka. I oczywiście muzyka z Castlevanii. Ostatnio się na tym skupiłem, bo jak tylko dostałem zaproszenie, to stwierdziłem, o nie, to teraz trzeba przypomnieć sobie Jest powód, żeby sobie jest przypomnieć. Jest powód. Tak. Przepraszamy. Te dziesiątki lat soundtracków trzeba sobie teraz odsłuchać. I nie jestem pewien, czy przesłuchałem wszystkie. Chyba nie. Coś tam gdzieś mi chyba nie da się. Dzisiaj. Nie da się chyba, wszystkie przesłuchać na jeden raz. Niestety wiem, bo próbowałem, wierz mi. Tak, wiele dni, na wiele dni to rozłożyłem, dzisiaj słuchałem z Lords of Shadow, więc, ale tak, to jeszcze będziemy o tym
Jeszcze będziemy o tym dzisiaj mówić. Jeszcze będziemy gadać. Potężna lista. Mariusz, co u ciebie? No dobrze, no to ja do tej potężnej listy, która dzisiaj przez naszych gości i za chwilę przez ciebie, Pawle, będzie przedstawiona, no to no ja tutaj skupiłem się tym razem na nowościach i mam na myśli God of War Ragnarok, original soundtrack Bira Makariego. Boy, boy, a boy. No, ile nasłuchaliśmy się tych słów, prawda? Podczas pierwszej odsłony God of War, której no... których przygody nas zabrały w mroźne odstępy mitologicznej Skandynawii. No i też jakby nie jest inaczej w kontynuacji God of War z podtytułem Ragnarok, ponieważ no muzycznie jak wypadła nowa odsłona do gry God of War, no poprzednia część przygód Kratosa, no muszę przyznać, że nie wywarła na mnie tak wielkiego wrażenia, ale była kolejnym dobrym przykładem, że aby dobrze jakby poznać wartość muzyki, należy koniecznie sprawdzić, jak współgra ona z obrazem i co ma nam do przekazania. No i w przypadku gry God of War Ragnarok wszystko się zmieniło o 180 stopni, no bo muszę powiedzieć, że muzyka nie tylko wiernie oddaje emocje oraz nastrój panujący w grze, ale również poza obrazem. Zatem moim skromnym zdaniem jest to najważniejsze osiągnięcie w karierze Bira Makariego, jeżeli chodzi o pisanie ścieżek dźwiękowych do gier wideo. Zaś tutaj już wspomniany przez Adama Xenoblade Chronicles 3. No niestety oryginalnego soundtracku jeszcze się nie doczekaliśmy, choć już od premiery trochę minęło. Sądzę, że na początku przyszłego roku Yasunori Mitsuda na pewno zapowie i wydawnictwem Procreant Studio na pewno zostanie wydana ta ścieżka dźwiękowa. No to bez dwóch zdań, tak? Kompozytorami muzyki do tej gry, no to wiadomo już wspomniany przeze mnie Yasunori Mitsuda, Manami Kiyote, zespół kompozytorów z Ace, między innymi też Kenji Hiramatsu oraz Mariam Abunaz. No i ostatnia odsłona Xenoblade Chronicles to nie tylko sukces sprzedażowy, lecz pokaz osiągnięć twórców muzyki, którzy no, swoim kosztem artystycznym połączyli zamierzchłe czasy ze współczesnością. No oprócz zaangażowania w sesje nagraniowe wielu uzdolnionych muzyków, w tym również ze Starego Kontynentu, no kompozytorzy zwrócili się do swoich korzeni, zarówno w kultury feudalnej Japonii, jak do czasu swojej świetności kompozytorskiej. I co mam na myśli? No mam tu na myśli dokładnie Yasunori'ego Mitsudę, który no zainspirowany wydarzeniami w grze Xenoblade Chronicles 3 powrócił w swoich utworach do tytułów z początku kariery, jak Xenogears, Xenosaga, a nawet Chrono Trigger. Dla wielu z was moje słowa mogą być i dla naszych słuchaczy, słuchaczek i też widzów niewystarczająco przekonujące, no bo jednak produkcje z dalekiej Azji mimo wszystko rządzą się swoimi prawami i nie dla każdego zachodniego odbiorcy tytuły z Japonii trafią w gusta. No mogę mieć tylko nadzieję, że przynajmniej choć trochę nieliczną część z was tutaj zachęciłem przynajmniej do przesłuchania soundtracku do gry Xenoblade, no które w mojej opinii jest wart swojego czasu. Paweł, a co się u ciebie ostatnio kręciło? Wiesz co, jeśli chodzi o taką nową muzykę, to muszę przyznać, że no to były raczej dla mnie słabe tygodnie. Ja staram się przynajmniej kilka razy w tygodniu tak wiesz, usiąść na porządnie i poszukać jakichś nowych albumów, takich wartych do przesłuchania i również do polecenia, ale z tym nie wiem, jakoś ostatnie, tak jak mówię, ostatnie tygodnie były jakieś takie nijakie, jeśli chodzi o muzykę. Więc postanowiłem troszkę zluzować, troszkę przyhamować i zamiast tego nadrabiam parę zaległości, przede wszystkim w związku z nominacjami do Game Awards, bo tam mamy kilka tytułów, które warto chyba pierwszy raz się zdarzyło, że każdy nominowany to jest no faworytem do tej nagrody, bo rzadko się zdarzało, że... Wiesz co, powiem ci, ujmę to tak. Ty powiedziałeś God of War Ragnarok? Okej, okay, ja się tu zgodzę, Bear McCree. Oczywiście szczyt jego możliwości. W grę jeszcze nie grałem, chociaż sam no, nie jestem aż tak bardzo ogromnym fanem nordyckich klimatów. Chyba trochę mi popsuł ten obraz tej mitologii, współczesna popkultura. Tu patrz przykład właśnie, nie wiem, taki serial jak Wikingowie czy Assassin's Creed Valhalla, to mi trochę zazgrzytło,
więc mam trochę problem z tymi klimatami nordyckimi, choć sam soundtrack do nowego God of War naprawdę daje radę. Do A Plague Tale nowego jeszcze nie słuchałem muzyki, Elden Ring jestem w trakcie, Xenoblade Chronicles, kurde, czekam cały czas na to wydanie ścieżki dźwiękowej, bo cały czas tylko przesłuchuję fragmenty, a fajnie by było przesłuchać cały album, ale już wiem, że to będzie mój ulubieniec. Jest na przykład taki album, taki soundtrack do Metal Hellsinger, który w ogóle mnie nie podszedł. Albo inaczej. To jest okej, muzyka do słuchania, ale czy rzeczywiście warta tego, żeby dać temu nagrodę? No tu bym się tak naprawdę kłócił. Ale zabrakło niezależnych produkcji, mam takie. Bardzo zabrakło. Jezus, ja jestem tak strasznie zawiedziony, że chociażby nie ma ostatnich żółwie, nie ma indyków, tak? Nie ma po prostu indyków na tej liście, więc jeśli chcecie, nie wiem, posłuchać jakichś osób czy jakichś autorów, którzy zrobili na was wrażenie w jakimś małym indyku, no sorry winetu, ale nie znajdziecie ich na liście. Wydaje mi się, że nawet na shortliście ich nie było, były tylko jakieś większe i bardziej znane tytuły. No ale przynajmniej ta lista jest troszkę bardziej spójna niż to, co zaprezentowano grami, które z jednym wielkim randomem. Nie mam bladego pojęcia ani jaka komisja siedziała, ani kto wybierał tę listę nominacji do Grammy, ale no to jest jakieś... Piłki zostały zwolnione i teraz losujemy. A weź, możliwe, że tak było. Ale z drugiej strony to nie jest tak, że całkowicie porzuciłem słuchanie muzyki w ogóle. Na mojej playliście powrócił na przykład Jack Orlando Harolda Flattermayera i to mówię o tej wersji takiej niestworzonej do gry. Ale wiesz, było jeszcze to osobne wydanie muzyki Flattermayera, które kurde, idealnie pasowałoby do, nie wiem, jakiegoś remake'u tego tytułu. Jeśli ktoś grał, nie wiem, w czy LA... Jack Orlando to, przepraszam, czy Jack Orlando to była taka stara przygodówka point and click? Dokładnie. Tak. Z 98 roku? Tak, Polacy byli ich twórcami. Świetna, fantastyczna przygodówka. Przyznaję, nigdy nie grałem, ale kojarzę reklamę w czasopismach bardzo wyraźnie. To już, tak to już teraz muszę powiedzieć, że musisz. To jest już mus. Okej, to dorzucam na moją stertę wstydu. Wiesz, long story short, z fabułą detektyw już po przejściach, który lepsze dni miał za sobą, został wrobiony w morderstwo. I masz 48 godzin na to, żeby oczyścić się z zarzutów. Do widzenia. Fantastyczny klimat i muzyka. O Jezus, polecam jak najbardziej. Lubię właśnie taki nastrój, bo to domyślam się, że to coś w rodzaju takiego noir. Tak, dokładnie. Mm-hmm. Dokładnie. Jeśli ktoś grał, właśnie tak chciałem powiedzieć, jeśli ktoś grał w LA Noir, zwłaszcza mówię o tych momentach zbierania dowodów i śladów na miejscu zbrodni, to jest właśnie ten klimat. Także jak najbardziej polecam. Z drugiej strony polecam również ścieżkę dźwiękową do Mafii, to jest Jesse Harlina, zwłaszcza jeśli ktoś przesłuchał ten motyw główny, czyli As Good A Place As Any To Start, no to już będzie miał zbudowaną opinię i już będzie wiedział, czego się spodziewać po całej reszcie. Dobrze. Tyle za nami. Tyle jeśli chodzi o nasze propozycje. Przechodzimy do tematu głównego. Moi drodzy, sprowadziliśmy was tutaj nie przez przypadek, ponieważ dzisiaj będziemy mówić, tak jak powiedziałem na samym wstępie, o jednej z moich ulubionych serii gier, jakie kiedykolwiek powstały. Mam na myśli serię Castlevania od firmy Konami, kiedy ta jeszcze zajmowała się grami i potrafiła jej robić. W dużym skrócie. Prosto w serduszku. Musimy mówić prawdę, przykro mi. Niestety. Nie, Konami dalej robi gry, tylko raczej pacinko. I to prawda, jest jakieś takie światełko gdzieś tam daleko w tym tunelu. Ja wiem, jakie to jest światełko i wiem, jaki to jest ten tunel. To nawet nie tunel, tylko we mgle, panowie. We mgle. To jedzie ten Shinkansen, to o-o. A stronę. Krótka historia, krótkie przedstawienie, czym jest seria Castlevania dla tych, którzy jej nie znają. A spróbujesz po japońsku powiedzieć jeszcze? Akumajo Dracula.
Darekujuja! Demoniczny zamek Dracula. A jest to seria horrorowa, action adventure, przygodowa platformówka, stworzona, tak jak mówiłem, przez firmę Konami. Wcielamy się w postać łowcy potworów, łowcy wampirów, przeważnie związanego z klanem Belmont, którzy przemierzają najmroczniejsze krainy. Najczęściej jest to przeogromny zamek Drakuli, w którym walczą z różnego rodzaju potworami, strzygami i nie tylko. No i oczywiście na samym końcu mierzymy się z Panem Ciemności, czyli z Drakulą we własnej osobie. Pierwszy raz gra ukazała się w większej publiczności w 1986 roku. Castlevania czy Vampire Killer, znany bardziej w Japonii, ukazał się na konsoli Nintendo Entertainment System. I od tego czasu, jak tak patrzę na oś czasu, kolejne Castlevania pojawiały się praktycznie co roku, prawie że na każdej konsoli stacjonarnej oraz konsoli przenośnej, więc chyba nie było jakiejś takiej większej przerwy między kolejnymi odsłonami. Mieliśmy kolejne Castlevania 1, 2, 3, później mieliśmy Super Castlevania 4, no i później do kolejnych odsłon Castlevania dodawano różne śródtytuły, czyli Rondo of Blood, Bloodlines, Dracula X, Symphony of the Night, mój ukochany, i nie tylko. Przeważnie są to gry dwuwymiarowe, ale historia zna również Castlevania, które zostały wydane w grafice trójwymiarowej. Mam tu na myśli takie tytuły jak Castlevania na Nintendo 64 czy Castlevania Legacy of Darkness, no i wydany w ostatnich latach Lords of Shadow. Pierwsza gra ukazała się w 1986 roku, tak jak powiedziałem. Ostatnia gra ukazała się w 2014, Castlevania Lords of Shadow 2. Tutaj, jeśli dobrze pamiętam, producentem był... Konami było tylko wydawcą, natomiast deweloperem było Mercury Steam. No i ta Castlevania zebrała takie se oceny, więc no nie najlepsze. Ale to dalej była dobra gra. Proszę? Mnie też się całkiem podobała. To znaczy, ja jestem trochę spiasowany, wiadomo, ale... No wiadomo, jasna sprawa. Ale recenzenci mówili, że jest okej, okay, ale tyłka nie urwało. No tak w dużym skrócie. Boże, ja bym... Tak, proszę. To tak na szybko. Jeżeli chodzi o Lord of Shadow 2, ono było odczuwalnie gorsze od jedynki. Tak. Ale dalej była grą na dosyć solidnym poziomie. Solidnym, tak, dokładnie. Tak, dokładnie. To był Ja bym, Paweł, jeszcze jedną rzecz ważną dodał, bo trzeba powiedzieć tak, że sama pierwsza część osłony Castlevanii, gdyby nie Metroid, który się pojawił w tym samym roku i praktycznie miesiąc wcześniej od Castlevanii, bo to było 6 bodajże sierpnia, a 26 września Castlevania się pojawiła, to naprawdę, tak prawdę powiedziawszy, Castlevania byłaby tym pionerem Metroidvanii. Bo inaczej, Metroid jest tak uważany za... To właśnie chciałem powiedzieć, że Metroid się pojawił się pierwszy przed Castlevanią, Castlevania druga, ale gracze zauważyli mocne podobieństwo między oboma tytułami, no i po jakimś czasie wykreował się osobny podgatunek gier, czyli wspomniano przez ciebie Metroidvania, czyli penetrujemy różnego rodzaju korytarze, rozwiązujemy zagadki, walczymy z potworami. I tak to się kręci w zasadzie. Choć Castlevania mi się wydaje, że była trudniejsza od pierwszego Metroida. Nie wiem. Zdecydowanie. Ale powiem wam, że obie były trudne. Tutaj mam wrażenie, że powinniśmy może pamiętać o jednej rzeczy, to znaczy, że Castlevania przez długi, długi czas ona nie wchodziła na to metroidowe podwórko. To znaczy, może faktycznie pierwsza Castlevania i pierwszy Metroid wyszły mniej więcej w tym samym okresie, natomiast przez wiele, wiele lat Castlevania była zupełnie inną grą. To znaczy, pierwszy Metroid już od samego początku to było właśnie to zwiedzanie labiryntów, to była właśnie ta formuła, którą Castlevania zapożyczyła dopiero właśnie przy Symfonii Nocy w 97, więc już tak ponad 10 lat później. No tak, wtedy stało się Metroidvania taką prawdziwą. Tak, i wtedy ze względu na to, że i Symfonia Nocy odniosła olbrzymi sukces i ludzie Metroida też kojarzyli, Super Metroid między innymi wtedy też już chyba był, to był 94, jeżeli dobrze pamiętam, więc no tak, ten
ten termin Metroidvania sam się gdzieś tam ukuł w świadomości i tak już po prostu zostało i tak już kojarzymy. Jeszcze tylko dopowiem, Lords of Shadow był ostatnim przedstawicielem serii w grafice trójwymiarowej, natomiast ostatnim przedstawicielem, jeśli chodzi o wersję dwuwymiarową. No, mogę chyba tak powiedzieć, bo Castlevania The Adventure Rebirth, czyli to był remake Castlevania The Adventure z Game Boya z 1989 roku. No, są osoby, które twierdzą, że Castlevania Order of Ecclesia jest wydany na Nintendo DS, jest tym ostatnim dwuwymiarowym, no, ale prawda jest taka, że The Adventure Rebirth pojawił się rok później. Został on wydany na konsolę Wii, a dokładnie na usługę WiiWare. I już niestety nie można w nią zagrać, ponieważ nie jest już dostępna. I tak jak powiedziałem... Legalnie. Oficjalnie. Po wydaniu Castlevania Lords of the Shadow 2 nie pojawiła się już żadna kolejna Castlevania. Dostaliśmy poza w zasadzie... Japonią. Poza Japonią, tak. I Pacinko, tak. Tam się pojawiają regularnie nowe Castlevania. Dokładnie. Europejczycy dostali co najwyżej różnego rodzaju kolekcje Castlevanii, czyli jeśli nowe osoby chciałyby sobie pograć w grę z tej serii, no to mają tę okazję, mogą zobaczyć, jak to wyglądało te 20-30 lat temu. No, tak, cały to jest czas... właśnie to światełko, przepraszam, jeśli przerwę, to jest właśnie to światełko, w tunelu, o którym mówiłem, czyli właśnie te dwie kolekcje i Anniversary Collection i Advance Collection, które dają nadzieję na to, że pojawią się też, tak, że pojawią się też kolekcje, które i te trójwymiarowe części, o których wspomniałeś i właśnie te brakujące 2D, które jeszcze zostały pominięte i których w tych kolekcjach nie ma. Mam nadzieję, że to się będzie dalej pojawiać, bo Advance Collection chociażby jest naprawdę świetnej jakości i się bardzo cieszę, że te gry trafiły w końcu na coś innego niż oryginalny Game Boy Advance, bo to były świetne gry i aż żal, że właśnie teraz te nowe pokolenia graczy mogły te gry pominąć. Bo... Tak, i teraz mają okazję. Także jeśli macie okazję, macie sprzęt, na którym możecie zagrać, Be My Guest, bo to jest te kolekcje są fantastyczne, ale nadal trzymamy kciuki za to, że może Konami się w końcu opanuje i fajnie by było, nie wiem, zrobić kolejną Castlevania. No, robicie remake Silent Hilla i kolejnego Silent Pytanie, Hilla. Pytanie, czy Szkodzi Igarashim, tak? Oj, tak, o Jezus, no. Na to raczej szans nie ma, bo Koji Igarashi opuścił Konami i w tej chwili jego oczkiem w głowie jest seria Bloodstained, która jest zresztą duchowym następcą. Tak jest. O nim oczywiście powiemy jak najbardziej. Ale, właśnie. Natomiast Konami, z tego co wiem, oni w tej chwili robią jakiś projekt na komórki, chyba tylko w Chinach. Komórkowe pacinko. Słuchajcie, właśnie nie, ale tam domyślam się, że ma być masa mikrotransakcji innych takich, powiedzmy, że to jest troszkę bolesny temat, to co oni robią z tą serią. Może jeszcze zrobią z nią coś sensownego. Ja mam nadzieję, że uda się, że po pierwsze, że Silent Hill odniosą sukces. Na tyle duży, że włodarze Konami zobaczył, że warto jednak odświeżyć kultowe marki. I tak jak właśnie brakuje nam nowego, dobrego MGS-a, tak brakuje nam właśnie Castlevanii, a jak się okaże, że po prostu zarobią Silent Hill. Po prostu najnormalniej w życiu Konami zobaczy, że jest tego pieniądz i warto inwestować. No to dlaczego by nie, nawet jeżeli by nie zrobił to team deweloperski prosto od Konami, to mogło przecież tą markę spokojnie komuś innemu zlecić, niech inna jakaś firma, czy to będzie właśnie hiszpański, Mercury Stream na przykład, jeżeli oni by się tym zajęli, no to spoko, mają już doświadczenie w tej marce. A druga sprawa, że Castlevania jest o tyle fajnym i elastycznym medium, te gry, że można spokojnie zrobić jakiś totalny reset albo jakiegoś spin-offa, całkowicie zerując jakąś oś historii, da się to zrobić i ja mam wielką nadzieję. Tylko słuchajcie, no musiał Silent Hill wyjść, bo inaczej jeżeli by nie wyszły, to znowu będą pacinko i tam jakieś dziwne właśnie gry mobilne na Koreę Południową i na Chiny i później będzie z tego po prostu takie rozmycie się trochę. Ja trzymam kciuki. Ja tylko, wiesz co powiem, to co powiedziałeś, to masz tutaj słuszność. Ja bym tylko dodał o jedną rzecz, to znaczy ja bym nie chciał, żeby już Konami robiło jakikolwiek gier, tylko koordynowało tak jak to robi z Silent Hillem, no bo jak wiemy, dosłownie takie lekkie wcięcie odnośnie Silent Hilli. Jak wiemy, zostało zapowiedziane kilka produkcji, które są robione przez zewnętrzne studia, tak? Między innymi polskie nasze studio Bluebird Team. Ja sądzę, że to może wypalić
Chociaż wiemy, że te ostatnie Silent Hill'e no, były różne poziomem, jakby nie wdawając się teraz w szczegóły. Jest duża szansa, że to może wypalić i ja bym na przykład wolał, żeby oni to zlecali takim po prostu studium, którzy wychowali się na tych starych seriach od Konami i oni mają, pałają taką pasją do tego i wiedzą, z czym to się je, że tak ujmę, i tylko żeby koordynowali, tak, żeby to wszystko było, załóżmy, tam w duchu ewentualnie już tych, nawet pomyślałem, produkcji. To mógłby zrobić taką Castlevanię, mogłoby zrobić Blue Sherry, dobrze pamiętam, od Hollow Knighta twórcy. No jest, tak. Oni mogliby spokojnie zrobić to. Mają świetny silnik. Bez problemu można byłoby go zrobić takiego retro Castlevanię, oczywiście metroidvaniową. Oni by sobie dali radę. Czy nawet Thomas Hub, twórca Axiom Verge na przykład. Dlaczego by nie? Ma swój własny autorski silnik, czy może inaczej, ma swoją technologię, która to ogarnie, więc, a on umie robić Metroidvanie, więc ten typ gry można byłoby spokojnie oddać nawet mniejszemu studiu, właśnie taką, żeby to była gra bardziej indyk, a taką na przykład dużą, czy na przykład, nie wiem, trzecią część Lords of Shadow, czy jakiś konkretny reset i zrobienie takiej dużej gry. O, na przykład na modułę God of War'a nowego. Dlaczego by nie? Mamy swoje marzenia, możemy wróżyć z fusów, ale na razie nie możemy niczego przewidzieć, co przyniesie przyszłość, ale przeniesiemy się jeszcze na chwilkę do przeszłości i ja was jeśli zapytam. Mogę tylko jedną rzecz tylko dodam, tak a propos tego, że Konami tam pcha troszeczkę właśnie w to, żeby współpracować z zewnętrznymi studiami. Jeszcze jest taka inna fajna inicjatywa. Oni w pewnym momencie ogłosili, że ich takie najstarsze marki, które już właściwie oni sami praktycznie pewnie zapomnieli, że je mają, zebrali je i zrobili taki konkurs dla indyków między innymi, żeby zgłaszali swoje pomysły, jak te marki wskrzesić. I ten konkurs wygrał między innymi twórca Lamulany, która jest zresztą też świetną metroidvanią, jedną z moich ulubionych, choć nadal jej nie przeszedłem. I on tam właśnie jedną z tych marek w tej chwili ma wskrzeszać. Więc jest jakaś nadzieja, że w Konami ktoś się obudził i w końcu stwierdził, wiecie co, dobra, już mamy tych pieniędzy z tego hazardu tak dużo, spróbujmy coś tam zrobić jeszcze z tym, co tam zalega w szafie. Może jest jakaś szansa na to. No tak. Strasznie wszyscy pozytywnie, z pozytywnymi myślami tutaj wychodzą. Ja też a propos tego konkursu, jedna myśl mi wpadła do głowy, właśnie dosłownie przed chwilą. To też może być fajny patent dla jakiegoś małego twórcy, który na przykład stworzył nieoficjalny remake, tak jak na przykład było z AM2R, czyli remake'iem Metroida drugiego, który został całkowicie skancelowany przez Nintendo. Tak Konami zamiast po prostu gonić i sądzić się, to po prostu może kupić takiego twórcę, no może nie twórca, a jego dzieło. Ten twórca Lamulany, jak właśnie pitchował, tak przedstawiał ten swój pomysł, on powiedział wprost, że słuchajcie, jeżeli nie pozwolicie mi tego zrobić, nie wygram tego konkursu, ja i tak tę grę zrobię, tylko wam nie powiem, jak będę to robił, tylko wypuszczę tę grę, jak będzie gotowa. Tak. Oni zabronią, czyli twórcy, Konami zabroni, a ta gra po prostu wycieknie mu z dysku twardego i tyle. I już będzie w sieci. Ojoj. Okay. Tak też może, off top kończymy, bo będziemy tu siedzieć 5 godzin, ludzie. Naprawdę o kasywaniu można by było rozmawiać 2 razy, a nawet 3 razy tyle. Wiem, co mówię. Ale jeszcze chciałbym wrócić do przeszłości i was zapytać, jak wyglądały właśnie wasze początki z Castlevanią, i tu zacznę tym razem od Adama. O Boże, przed chwilą powiedziałeś, że mamy nie mówić 5 godzin, a teraz się nie pytasz o przeszłość z Castlevanią. To tak bardzo. 5 minut, czas start. Dobrze, czas start, w bardzo dużym skrócie. Jak byłem mały, miałem 5 lat, dostałem Pegasusa czy NES-a, tak? W tej chwili Pegasus kojarzy się z programem szpiegowskim pewnie wielu młodszym ludziom. Ale... Nieprawda. Nieprawda, mam nadzieję, że nieprawda. Pegasus, czyli NES. Grałem tam, poznałem wiele świetnych gier, tak jak niektórzy jeszcze ze znajomych grali na pierwszym PlayStation po paru latach. Tak ja cały czas trzymałem się tego NES-a przez jakieś dobre 5 lat. I właśnie między innymi Castlevania poznałem wtedy. I przez długi, długi czas to była... Znaczy właściwie to nadal jest jedna z moich ulubionych gier. Sęk w tym, że ja nie wiedziałem zupełnie, co się z tą serią później działo. Aż chyba jakoś tak na początku lat 2000 ze znajomymi zaczęliśmy się interesować emulacją. I nagle odkrywamy, że hej, o zobacz Adam, ty lubisz Castlevanię, tu masz jedną, drugą, trzecią. I ja tak, o rany, ile tego jest, nie? Ja nawet nie wiedziałem, że tyle konsol istniało. Że tam Sega Genesis, NES, to, PlayStation, o rany. I te gry są jakieś takie zupełnie różne. Pamiętam, że chyba jedną z pierwszych gier właśnie
taką drugą Castlevanią, w jaką zagrałem, chyba było Circle of the Moon właśnie na GBA. Oczywiście wszystko na emulacji. My się wtedy zupełnie nie przejmowaliśmy, tak? Czy to jest piracenie, czy to jest niepiracenie. Po prostu dzieciaki poznawały historię gier wtedy i przez wiele, wiele lat żeśmy wtedy... przez wiele miesięcy żeśmy się w to wdrażali i poznawali, co tam jest. I wtedy złapałem tego bakcyla, bo zaintrygowało mnie to właśnie, tak jak opisywałeś tę historię serii, to jak ona się zmieniała przez lata, zafascynowało mnie to. Bo patrząc po tych grach, jak one wychodziły praktycznie rok po roku, można patrząc na nie, grając w nie, widzieć, jak postępował postęp na rynku gier. Więc jest to świetna też, to jest świetny taki sposób na taką, na trochę takie naukowe też podejście do game designu, jak się zmieniała właśnie i graficznie, i pod względem właśnie game designu, projektowanie gier. Więc było to dla mnie super, mega ciekawe. Założyłem właśnie stronę, która do tej pory istnieje, chociaż od paru lat jest martwa, ale nadal możecie na nią wejść. Wystarczy wpisać castlevania.co. Ona nadal istnieje, chociaż w tej chwili głównie na Twitterze, gdzie wciąż coś tam jeszcze robię. Może stronę kiedyś też ożywię, zobaczę. Nazywa się Castle Keeper albo The World of Castlevania. I tak, to jest właśnie to, co, o czym później się zacząłem. Czyli właśnie od tej emulacji, od tej fascynacji emulacją i całą serią. Potem przeszedłem do tworzenia czegoś w sieci. To też mnie właśnie tak zafascynowało. W tę stronę poszedłem. Nim powstał podcast, trochę lat później, to właśnie była ta strona o Castlevanii i tak jak wspomniałeś, Pawle, tą stronę Inner World, tam też właśnie, to było tak, że najpierw założyłem stronę o Castlevanii. Jeden z redaktorów Inner Worldu, który wtedy był właśnie zafascynowany Castlevanią, odkrył tę stronę i właściwie chyba w ciągu, bo ja wiem, nie pamiętam, paru miesięcy może, nie jestem już teraz pewien, ale to był jakoś tak 2005 rok, czy 2006, ta strona została przyłączona do Innerworldu. Mhm. Wtedy jeszcze pamiętam, że Game Music było też częścią Innerworldu, więc mamy trochę taką wspólną historię. Jaki ten świat jest mały. Prawda, jak ludzie się interesują podobnymi tematami. Więc poznałem tam masę ludzi, z niektórymi z nich nadal trzymam kontakt, więc mega pozytywne doświadczenie, które właściwie odmieniło moje życie w pewnym sensie. No a potem oczywiście i trochę seria się zmieniała i właśnie moje podejście do różnych rzeczy się, powiedzmy, zmieniało. I tak myślałem, że okej, to było takie oczywiste, że Castlevania będzie powstawać, nadal powstaje rok po roku, nic w tym dziwnego. I w pewnym momencie po prostu przestała się ukazywać. No i tak teraz patrzę trochę na to w tył i tak sobie myślę, że no trochę szkoda, prawda? Poszliśmy trochę z tym do przodu, a przy okazji dużo rzeczy się ciekawych też działo, chociażby tutaj być może o tym troszeczkę więcej powiemy później, tak związanego bezpośrednio z muzyką z tej serii. W 2010 odbył się chyba jedyny, nie jestem pewien, ale być może jedyny na zachodzie koncert poświęcony właśnie muzyce z Castlevanii w Szwecji i polecieliśmy na niego właśnie, to była taka współpraca Inner Worldu i Game Music. W trzy osoby, żeśmy się tam wybrali, był Zell, redaktor naczelny Inner Worldu, byłem ja i był jeszcze Kamil z Game Music. Pozdrawiam, jeżeli nas słucha, dawno się z nim nie kontaktowałem, mam nadzieję, że u niego wszystko w porządku. No i tutaj o tym evencie też można by tutaj długo opowiadać. No tak mówisz, że tak patrzysz wstecz i mówisz, że szkoda, ale z drugiej strony można by było powiedzieć, kurde, fajne czasy. Tak, fajne czasy i wydaje mi się, no tutaj taka myśl, którą można by zostawić w sumie na jakieś tam mówienie o przyszłości serii, tak, ewentualnie, ale wydaje mi się, że to, co jest najfajniejsze w tym, że, bo tutaj mówiliśmy, co by Konami zrobiło. Ja już troszeczkę się z tym pogodziłem, że oni to porzucili i wydaje mi się, że to, co mnie tak najbardziej pociesza, to jak bardzo te gry, w jaki sposób one oddziaływały przez lata na ludzi i jak to widać w tej chwili. Po grach, które powstają, czy ten Hollow Knight, o którym już tutaj wspomnieliśmy, czy właśnie wiele innych i Metroidvanii, które w pewnym momencie zaczęły się wysypywać jak grzyby po deszczu, bo ludzie po prostu się stęsknili za tym typem gry, bo i Metroida było mało, i Castlevania wyparowała. Ktoś musiał to robić, prawda? Żeby zaspokoić te nisze. I chociażby jakieś właśnie i to, co człowiekowi w sercu zostało, ja chociażby grając w Bloodborne'a od From Software. Wiele osób zresztą mówi, że From Software mogłoby się Castlevanią zaopiekować, też by na pewno zrobili to zajebiście. Jak grałem w Bloodborne'a, to miałem takie, o rany, to jest taka moja Castlevania w tej chwili.
I klimat jest taki mroczny, i ten świat taki fascynujący, i te wilkołaki wszędzie, jakieś właśnie wampiropodobne stwory, pełnia księżyca. To gdzieś tam w sercu zostało i Castlevania niekoniecznie musi być tytułem, tak? Może być po prostu tymi motywami, które zapożyczyła zresztą z filmów Universal. Przecież te Universal Monsters, czyli te Frankenstein, Dracula, czy potwór z laguny. Te, wszystkie te rzeczy, to właściwie tym się zafascynowali Japończycy, stworzyli tę serię, robiąc taki miszmasz tego wszystkiego. To trafiło do nas i teraz my się tym inspirując tworzymy kolejne rzeczy. Więc no, fascynujące, jak to tak zatoczyło koło przez te kilkadziesiąt lat. Takich historii zawsze fajnie się słucha, jak ktoś opowiada. Andrzeju, jak to u ciebie wyglądało? A u mnie wyglądało bardzo podobnie, bo zaczęło się właśnie od Pegasusa, czyli od Castlevanii na żółtym kartridżu, ale kiedyś to się nazywało dyskietką. Wszyscy nazwali to dyskietką, kupione gdzieś na targowisku i jedna z wielu gier, które miałem wtedy na Pegasusie. Wtedy chłonąłem te gry bardzo, bardzo intensywnie. Wiem, że na stówę tej gry nie przyszedłem do dzisiaj. Na emulatorze po latach, powiedzmy, że z jakimiś uproszczeniami, spoko, się udało. Ale tak wtedy to była dosyć trudna gra. Do dzisiaj w sumie łatwo nie jest. Ta pierwsza Castlevania. No i to ona była całkiem fajna, była troszkę inna, była nawet dosyć skomplikowana. Trochę mnie irytowała, bo na przykład już takie ikoniczne chodzenie po schodach w tej serii bywa irytujące i przez to, że jeszcze wersja na Pegasusa była dosyć wolna, taka ślamazarna, ponieważ tutaj znaczy, technologicznie... Sama postać była bardzo, bardzo powolna i tak ciężko jeszcze... się nie chodziło. Tak, tak. To był taki chodzący trochę czołg, no nie? I problem jeszcze był taki, że wersja na Pegasusa... Pegasus to jest konsola, klon tajwański japońskiego Famicoma i to jest właśnie najciekawsze w tym wszystkim, że gry, które były wydawane, to były gry japońskie, czyli właśnie Famicomowe, które musiały chodzić nie w 60 klatkach, w 50, więc były spowalniane sprzętowo. Przez to te gry generalnie były no troszkę prostsze dzięki temu, ale też jeszcze bardziej powolne, a ta pierwsza Castlevania właśnie była taka no dosyć toporna. Teraz znaczy, jak gra... Na pewno, tak? Bo jestem prawie tak pewien, się... Jak po latach wracam do tych gier, to właśnie mam takie wrażenie, że u nas właśnie mieliśmy tą szybszą wersję, tę, którą mieli Amerykanie. Znaczy ja wiem, że nasz design był oparty na japońskim sprzęcie, ale to chyba tylko wersja europejska miała. A grałeś na NES-ie czy na Pegasusie? Bo to jest bardzo ważne, bo NES był licencjonowany i on miał to dobrze zrobione. Tam po prostu programiści zrobili tą grę płynną, tak jak powinna być płynna, a na wersja na Pegasusa ona była po prostu spowolniona, bo procesor musiał działać trochę wolniej, bo inaczej by nie było synchronizacji obrazu z dźwiękiem i generalnie by Pegasusowy obraz nie działał na naszych europejskich telewizorach, odbiornikach właśnie. I to znaczy, może to było. Znaczy nie, ja właśnie grałem na Pegasusie, czyli na tej podróbce, tylko że jestem w 100% pewien, że to było, że ta gra działała z taką płynnością jak w wersji amerykańskiej. Ale więc... słuchaj, Pegasusowi nierówny, więc równie dobrze może być tak. Ja się naprawdę tutaj przyznaję, że tak może być też, że u ciebie chodziła spoka, a mi się wydawało, że chodziła wolniej. Zresztą na przykład Marian był dużo wolniejszy. Do dzisiaj jak testuję właśnie różne takie sprzęty, kasywania, to mam porównanie. Kasywania. Tak jest. I słuchajcie, to jest tak, Pegasus. Później PC przyszedł, miałem też PlayStation i właśnie a propos PlayStation i Symphony of the Night, czyli takiego 10/10, jeżeli chodzi o tą serię, to ja w tą grę nie chciałem grać. Dlaczego? Bo pierwsze PlayStation to była era 3D, zachłyśnięcie się tym 3D, Tekken, Final Fantasy, wszystkie te crashe, to wszystko wyglądało pięknie. A tu dostałem grę, która no, wyglądała jak gra z Amigi i wiecie, trochę mnie odrzuciła wtedy. Jak po paru latach wróciłem do tej gry, bo wróciłem w 2000, nie wiem, 2008 czy 2009 roku grając na Xboxie 360, kupioną grę ze sklepu online'owego właśnie Microsoftu, bo wyszła właśnie w Xbox Arcade właśnie wersja przeportowana, no to wtedy ją przeszedłem calutką. I to jest cudowna gra, skradła moje serce wtedy i to jest świetna gra. No właśnie, ale jeszcze grałem też na Game Boyu, bo ja od,
od zawsze byłem fanem elektronicznej rozrywki. Nie zawsze miałem dostęp do sprzętu, ale jak już się udało, a już w 2006-2007 roku już chyba Game Boy Advance miałem wtedy i udało mi się kupić we Wrocławiu na giełdzie drugą część serii Game Boy Harmony of... O, mniejsza o to, ale wiecie, o którą część mi chodzi. Taką bardziej, tak jest. Bardziej kolorowa to była Castlevania. Mm-hmm. Bardziej kolorowa i... To było przeniesienie Symphony of the Night, tylko w takiej troszkę, wiadomo, prostszej wersji. Muzyka była świetna, grafika była cudowna. I no może trochę gra była bardziej kolorowa, też dosyć trudna, ale nie taki poziom trudności jak klasycznych Castlevania. Tutaj się gra dało spokojnie tą grę przejść. Niestety miałem grę kupioną na targowisku wrocławskim, na giełdzie dokładnie elektronicznej. Niestety to był pirat, czyli podróbka i któregoś dnia wyciągnąłem kartridż z zapisem dosyć takim zaawansowanym, wyciągnąłem z konsoli, włożyłem inną grę. Jak wróciłem do Castlevania, to już save'a nie miałem niestety i trochę się zraziłem, ale ta seria jest ze mną, czy nawet z nami, bo moja Katarzyna również dużo grała, a akurat na PlayStation 2 i my tak w domu, jak nie na Game Boyu, to graliśmy na PlayStation 2, a jak już później, bo od wielu, wielu lat zbieram sprzęt retro, jak wróciłem do zbieractwa właśnie tych konsol różnych, kupiłem też wersję na Nintendo 64, której przyznam szczerze za dobrze nie ograłem, bo ta gra bardzo mnie mechanicznie odrzuciło od siebie. Po prostu była chyba jedną z gorszych części Castlevanii. Co się w sumie nie zdarzało, bo Nintendo 64? Nintendo 64. Tak. Jest tak. Bardzo, bardzo drewniana. No prawda. Właśnie, dlatego ja ją mam do dzisiaj, leży sobie mam ją w magazynie Retrosfery, gdzieś jest w którymś z kartonów, chyba z Nintendo 64. Jest taką pokazówką, jak te gry ery 3D nie do końca może producenci wiedzieli, co robią i te gry może i ładnie w miarę wyglądała wtedy. Te 20 parę lat temu, ale no nie, ona się nie broniła, nawet wtedy po 10 latach od premiery i no i tak z Castlevanią później już byłem na bieżąco, bo te gry, które wyszły na Xboxa 360, czyli właśnie popatrzcie, już zgubiłem teraz, Lords of Shadow, cudowna gra, którą bardzo dobrze mi się grało, bardzo dobrze wspominam, późniejsza dwójka, w międzyczasie już pojawił się 3DS, to oczywiście kupiłem na 3DS-a wersję Castlevanii Mirror of Fate. No i tak zbierałem, bo mam trochę w kolekcji, mam i Circle of the Moon, mam chyba jedną czy dwie na DS-a. No i tak zbieram pomalutku te Castlevania. Tak od czasu do czasu, teraz troszkę mniej, bo przez pędzący szał na retro te gry potrafią kosztować naprawdę dużo. Niestety nie mam Symphony of the Night. Kiedyś chciałem kupić, ale kiedyś kosztowała 500 zł, teraz 500 euro. To troszeczkę za dużo jak na tą grę. Można ją kupić spokojnie na nowsze platformy i da się pograć nawet na smartfonie, więc to nie jest wielki problem. Jak wspomniałaś o Castlevanii na Nintendo 64, to mi się przypomniał jeden naprawdę zabawny moment, kiedy spotkałem szkielety na skuterach. Na motor. Tak, były tam szkielety były, na motorach. Jeździły. Ja się wtedy zaśmiałem mocno, jak to zobaczyłem. Ale to Konami stworzyło tą grę, to nie był jakiś europejski deweloper. Jeśli dobrze pamiętam, to tak. Poczekaj, trzeba by sprawdzić. Dam ci trochę czasu, przy okazji powiem... Konami. Przypomniałeś mi o takiej ciekawej rzeczy, bo jak to czasami się zmienia perspektywa, że kiedyś na grę patrzyło się inaczej, teraz się patrzy inaczej, na przykład na Symfonię Nocy wtedy właśnie wchodziły te gry 3D na PlayStation i ludzie czasami recenzowali tę grę właśnie tak jak powiedziałeś, że o, to jest gra 2D i ona nagle się okazuje zestarzała się dużo lepiej niż te pierwsze gry 3D. Mhm. Stanowczo. Tak, z kolei ta Castlevania na Nintendo 64, z tego co czytałem, chociaż tu oczywiście nie jestem jakoś super pewien, ale słyszałem, że sporo recenzji chwaliło tę grę, że okej, całkiem niezłe przeniesienie serii na 3D, ale ta gra zestarzała się bardzo. Jeśli chodzi o wygląd, zestarzało się mocno, ale soundtrack ma naprawdę świetny, ale o tym za chwilkę, bo już teraz Mariuszowi muszę oddać głos, bo tam siedzi i milczy i po prostu... Nie, no ja słucham. Nawet nie wiem, czy żyjesz. Nie, ja słucham, bo też trzeba pamiętać o jednej rzeczy, drodzy słuchacze, słuchaczki oraz widzowie. No, nie bez kozery zaprosiliśmy dzisiaj naszych gości Andrzeja i Adama, bo oni są tutaj ogromnymi fanami, zresztą już
rzeczywiście usłyszeć. Ja pamiętam, jak ja poznałem Adama, to ja zawsze Adama znałem z dwóch takich serii, że Adam jest ogromnym fanem serii Castlevania i też Front Mission. Tak więc zawsze jak słyszałem Nox, no to ja już wiedziałem Castlevania, Front Mission. Chociaż wiem, że też lubisz inne japońskie RPG, tak? Ale tutaj właściwie położyłem sobie obok siebie soundtracki, bo nasza historia też w pewnym momencie skrzyżowała się w taki sposób, że Game Music prowadziło sklep i można było za waszym pośrednictwem, nie wiem czy nadal można, sprowadzać sobie z Japonii soundtracki. Mam tutaj właśnie kilka soundtracków z Castlevanii różnych, które mam właściwie dzięki tobie, Mariuszu, tak? A tam. Zdobyte. Cała przyjemność po mojej stronie. Cała przyjemność po mojej stronie. I dobrze, że masz, bo one są teraz bardzo cenne, ponieważ te pojedyncze wersje już praktycznie nie są dostępne, to są już niekiedy białe kruki, ale to może o tym za chwilę. Ja tylko chciałem, jeżeli chodzi o moją historię, to jest ciekawe, bo ja prawdę mówiąc nie pamiętam, nie umiem sobie teraz przypomnieć, czy faktycznie grałem na tej wersji Pegasusowej w pierwszą odsłonę Akumu i Dracula, czy tutaj właśnie Castlevanii. Ja wiem tylko tyle, że kiedy moja ta fascynacja muzyką do gier wideo coraz jak niczym rozpędzony pociąg brnęła do przodu, ja chyba usłyszałem gdzieś właśnie muzykę do Symfonii Nocy i zacząłem czytać. I jak przeczytałem, że to pewna autorka, kompozytorka Michiru Yamane zrobiła tą muzykę, która zresztą od samego praktycznie początku pracowała dla Konami i też dla innych produkcji i też należała do składu Konami Kukeika Club, o którym też na pewno dzisiaj powiemy nie jeden raz, to uznałem, że dobrze, to sprawdziłem tą Castlevanię, przesłuchałem i powiedziałem, niesamowita muzyka, jak to jest możliwe? I to była jedna z pierwszych nielicznych gier, bo zawsze wracamy do tego, czy muzyka jest w stanie sprzedać grę. No i się okazało, że tak i mając właśnie pierwszą iterację, czyli PlayStation 1, od razu bez kozery, 97 rok, chyba to był 98-99, dzięki znajomości pozyskałem tą wersję na PlayStation i po prostu byłem oczarowany nie tylko samą oprawą graficzną, ale też muzyką, która, no, której oczywiście będziemy zaraz mówić, bo jak na tamten okres i jak na ten czas dzisiaj się nie zestarzała i jest fenomenalna. I ja powiem szczerze, że kiedy też jakby z Game Music jakby rozrastało się do, powiedzmy, do takich poziomów, że trochę osób zaczęło nas czytać, miałem niebywałą okazję, bo dokładnie to był 2006 rok, kiedy pierwsze koncerty muzyki do gier wideo w Polsce, w Europie się pojawiały. Tutaj mam na myśli Game Music Concert w Lipsku i to był 2006 rok, 23 sierpnia. Thomas Becker, który był producentem, zaprosił Michiru Yamane do Niemiec. Ja miałem niebywałą okazję poznać kompozytorkę. Mało tego, na miejscu można było kupić ścieżki dźwiękowe i bez wahania kupiłem ścieżkę dźwiękową do Castlevania Cards of the Darkness. To była ta wersja na PlayStation 2. No i do dzisiaj mam tą ścieżkę dźwiękową z autografem z Michiru Yamane. I pamiętam, że pierwszy raz została wykonana jej muzyka w Europie i to były utwory, między innymi Toccata in the Blood Sorgs Darkness i Wood Carving Partita, no to wiadomo, z Symfonii Nocy to był utwór. No i tutaj wspomniany koncert poświęcony całej serii Castlevania, o której na pewno Adam za chwilę jeszcze opowie kilka słów. Ja pamiętam, że od tamtego momentu byłem ogromnym fanem Castlevanii, ale głównie pod kątem muzyki, bo ja muszę przyznać, że niewiele tych gier skończyłem z serii Castlevanii. Jedną z ostatnich no to była Lord of the Shadow, ale mówię o jedynce, bo jednak ta dwójka nie przypadła do mojego gustu. Nie, ja nie ukrywam, że ona ma na pewno kilka rzeczy do zaoferowania. Pod kątem muzyki jest troszeczkę już nierówna, jak w porównaniu do jedynki, a ponieważ no jak nasi słuchacze wiedzą, ta muzyka
też była przygotowana przez Oscara Ario, to był Hiszpan, i on przygotował muzykę do dwóch osłon. Ale powiem wam tak, że przez lata też jakby starałem się kolekcjonować te ścieżki dźwiękowe i w pewnym momencie było bardzo ciężko je kupić, bo nagle Konami przestało produkować. Wiem, że to był 2010 rok, to Konami zaczęło wydawać takie boksy, bo między innymi Silent Hilla też wydali i wydali niepełną, bo nie wszystkie ścieżki dźwiękowe tam były z Castlevanii, wydali właśnie taką kolekcję. I słuchajcie, trzeba było ponad od tamtego czasu 11 lat trzeba było czekać, aż Konami wyda dwa ogromne, duże boksy ścieżek dźwiękowych ze wszystkimi soundtrackami. No i w końcu udało mi się kupić te dwa boksy, więc teraz jestem no, szczęśliwy, ponieważ mam cały komplet wszystkich ścieżek dźwiękowych z Castlevanii. Jest to nie lada gratka jakby dla kolekcjonerów i fanów tej serii. Tak więc u mnie to zawsze jednak ta muzyka. No i ja jestem oczywiście ogromnym sympatykiem i kibicuję tej serii, że ona jakby wróci na właściwe tory. Jednak Symfonia Nocy to chyba u nas wszystkich to jest taki coś jak Final Fantasy VII, Suikoden II, jak w przypadku na pewno Pawła. To jest coś, co naprawdę zainspirowało rzesze przyszłych twórców gier wideo, o których też właśnie dzisiaj też rozmawialiśmy i pewnie będziemy rozmawiać. A co najważniejsze, sama muzyka, tak? Mówi się, że właśnie Mishiro Yamane to jest taką kompozytorką, która miała ogromny wpływ na tą serię, jeżeli chodzi o muzykę. Jednak nie można zapomnieć o pionierkach, tak? Bo jeszcze kompozytorka Kinyo Yamashita i Satoe Tarashima, no to one jakby zapoczątkowały tą fascynację muzyką do Castlevanii, no bo skomponowała chyba jedną z najbardziej takich ikonicznych kompozycji, czyli Vampire Killer, tak? Ale o tym chyba za chwilę będziemy rozmawiać. Tak, jeżeli się nie mylę, to Kinuyo Yamashita skomponowała chyba większość tego pierwszego soundtracku, tak. Do pierwszej Castlevanii. I potem już nic nie robiła do serii, co jest niesamowite. Zamilkła. Tak, to była pierwsza, z tego co widzę na Wikipedii w tej chwili, to była pierwsza gra, pierwsza Castlevania, to była pierwsza gra, do której ona komponowała muzykę. No niestety. Od razu sukces. Wow. Tak, wow, no zaraz strzał w dziesiątkę. No znaczy niby, wiecie, ona zrobiła kilka tych utworów do tej pierwszej części, no ale później zajmowała się głównie trochę sound designem. No co jest trochę smutne, że tak szybko zakończyła karierę w tej serii, bo kto wie, może skomponowałaby więcej takich kompozycji, które stałyby się no, takim wzorem do naśladowania przez kolejnych kompozytorów. Dobrze, Pawle, u ciebie jak to było w takim razie? A u mnie postaram się w dużym skrócie, ale było podobnie jak u chłopaków, czyli zaczął się od Castlevanii na Pegasusa, którą znalazłem na kartridżu z tysiącami gier w jednym. I też trochę mnie, troszkę odrzuciło mnie to, że ta postać tak trochę powoli się rusza, tak jak wcześniej grałem w Contra czy w Mario, no i te postaci ruszały się żwawo, szybko, natomiast ta trochę ciągnęła się jak krew z nosa. I koniec końców tej pierwszej części nie przeszedłem, ale pamiętam, że grałem w nią po kilka razy, tak po prostu, żeby ją spróbować tak kawałek po kawałku przejść do przodu. I później miałem dużą wyrwę w historii, bo kolejna Castlevania, która trafiła w moje ręce, to było Castlevania Dawn of Sorrow na Nintendo DS. I później, chwilkę później, kiedy przyszedłem, ograłem również Portrait of Ruin i postanowiłem zrobić sobie taki mały research, jakie gry jeszcze powychodziły. W międzyczasie był również materiał wideo Angry Video Game Nerda poświęcony serii Castlevania, więc też mogłem sobie obejrzeć. Tak sobie pomyślałem, kurczę, tyle ciekawych, fajnych, interesujących gier mnie ominęło, może warto byłoby je nadrobić. Tak próbowałem ograć Castlevania 2 Simon's Quest, ale poległem w srodze. Super Castlevania 4 na przykład, Super Castlevania 4 uważam za jedną z moich ulubionych gier ze względu na mechanikę. Naprawdę fantastyczny gameplay.
W międzyczasie trafiałem również na inne tytuły, takie jak Bloodlines czy Dracula X. Kiedy trafiłem na Symphony of the Night, ja się po prostu zakochałem. Tu Andrzej powiedział, że jak on w tych latach młodzieńczych spojrzał na grafikę, to tak go odepchnęło. No ja miałem troszkę inaczej. Bo spojrzałem na to i powiedziałem sobie, okej, może i stara gra, ale naprawdę wygląda fantastycznie. Ja przecież grałem w Suikodena 2, tam w, nie wiem, w połowie czy pod koniec lat 90. Tak? A to też była gra dwuwymiarowa, która wyszła na PlayStation i w ogóle mnie to nie zraziło. Także Symphony of the Night tym bardziej mnie nie odrzucił, wręcz przeciwnie. I tak jak w przypadku, w waszym przypadku, to jest jedna z moich ulubionych gier w ogóle. No i fantastyczny soundtrack jak najbardziej. I później przechodziłem kolejne Castlevania, jakie tylko wychodziły. No, ostatnimi tytułami, w jakie grałem, no to było oczywiście Lords of Shadow 1 i 2. Dwójki nie przeszedłem. To akurat muszę przyznać, że dwójki nie przeszedłem do końca. A nieco wcześniej ograłem Order of Ecclesia na Nintendo DS. Również jeden z moich... Jakie to trudne było. Oj, bardzo, ale też uważam za jeden z moich ulubionych tytułów. Z wielką chęcią do niego wracam. No dobra, gdyby ktoś mi wtedy powiedział, tak, że to będzie jedna, nie, to będzie ostatnia Igavania, w sensie tworzona przez Kojiego Igarashiego. O rany, nie spodziewałem się tego grając w tę grę. No tak, ale ta gra była też takim odejściem trochę od tego zamku, bo tutaj już nie mieliśmy bardziej zestaw misji niż taki zamek. Tak, mieliśmy kilka jakby lokacji, które mogliśmy zwiedzać wtedy. I strasznego kraba, tak po jednej, tak, piątej gry. Giant Enemy Crab. Tak, to była tragedia. Ja już prawie DS-a zniszczyłem, jak grałem w tę grę. To jest naprawdę... No, to jest pamiętliwy boss. Pamiętliwy boss. Teraz pewnie bym sobie z nim poradził, ale wtedy to było... Chyba moja żona przeszła tego kraba. I ona się tak dziwiła, że ja nie potrafiłem tego kraba przejść, a później już było dużo lżej. To bardzo nieuczciwe, jeżeli chodzi o twórców, że dają tak... W sumie na samym początku gry dają nam takiego trudnego bossa do pokonania. Mam troszkę żal do tej gry. I to może do twórców bardziej. A ja akurat nie. Bardzo, bardzo ją lubię, cenię, szanuję i z chęcią bym jeszcze raz zagrał. No dobra, chłopaki... Kiedy ja mówię albo myślę seria Castlevania, myślę sobie o jednej z bardzo niewielu serii gier, o których mogę powiedzieć, że wszystkie, ale to wszystkie soundtracki były fantastyczne, brzmiały fantastycznie i z czystym sercem mogę je polecić. To jest naprawdę rzadki przypadek, kiedy mogę powiedzieć, że o wszystkich grach z całej serii coś takiego powiedzieć. Ja mogę naprawdę psioczyć na, nie wiem, na któryś z Final Fantasy na przykład, tak? Albo mogę mieć pretensje na przykład do Suikodena 4 albo coś w tym rodzaju. Ale w przypadku Castlevanii, jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową, jeśli chodzi o muzykę, nigdy w życiu czegoś takiego nie miałem, żebym powiedział, okej, ta muzyka jest beznadziejna. Wręcz przeciwnie, ja mam wrażenie, że mam do czynienia z pewną perłą ale nie jesteś obiektywny. W koronie. Mam wrażenie, że mamy do czynienia z pewną perłą w koronie i do tego cegiełkę dołożyły takie osoby jak Kinyo Yamashita, Mishiru Yamane, wspomniana wcześniej, Masanori Adachi czy Taro Kudo. I mamy tutaj do czynienia z serią, która liczy sobie no już kilka dekad. Mieliśmy gry na konsole 8-bitowe, mieliśmy do czynienia z grami na konsole, no obecnie starej generacji, ale wtedy bardzo podniecaliśmy się PlayStation 3, Xboxem 360, ale też robiły duże wrażenie. W międzyczasie tych gier no, naprawdę bardzo dużo powychodziło. I tutaj moje pytanie do was, jako do graczy, jako do fanów serii, jak waszym zdaniem, tak waszym okiem przez te wszystkie dekady zmieniała się muzyka w Castlevanii oraz przede wszystkim również styl do niej. To może dorzucę może jeszcze do listy kompozytorów Yuzo Koshiro, który... Jezus, tak. W ruin. Przepraszam, zapomniałem. No na Sega Genesis, tak. Między innymi Nie, Portrait of Ruin było na DS-a. Na DS-a. Natomiast domyślam się, że było tych kompozytorów dużo więcej. Przyznaję się, że ja akurat słabo kojarzę, kto zajmował się konkretnymi utworami, więc tutaj nie chciałbym czegoś głupiego powiedzieć. Ale tak, na pewno było tych osób sporo. Ale jak już się odezwałeś, no to do ciebie skieruję pytanie. Jak tak twoim właśnie okiem ewoluowała
ta muzyka i przede wszystkim właśnie styl muzyki do Castlevanii, bo mamy oczywiście te klimaty gotyckie, oczywiście, bo to jest Castlevania do licha ciężkiego, ale również mamy różne gatunki zaprezentowane w tej muzyce, w każdej kolejnej grze. Tutaj od razu powiem, że ja nie potrafię opowiadać o muzyce tak pięknie jak wy, więc... O nie. O nie, tak. Przeszliśmy do najważniejszej części teraz. Adamie, to co czujesz, wystarczy. Dokładnie. To co czuję. W sercu. Tak, słuchając tego dzisiaj wszystkiego... Bardzo fajnie, tak samo jak tą historię serii można sobie podzielić właśnie na takie bloki, że były właśnie i te części 2D i potem zaczęły przechodzić w stronę tych bardziej otwartego świata, tej Metroidvanii, trochę potem było tych prób z 3D i tak dalej. Tak samo z muzyką też mam wrażenie, że eksperymentowano, chociaż wiadomo, że było to troszeczkę prostsze, bo sprzęt się zmieniał, te chipy do chiptuna i tak dalej też ewoluowały, w pewnym momencie to przeszło właśnie w muzykę z CD, więc też ta techniczna strona, ale jak się tego słucha dzisiaj, to bardzo dużo z tych utworów nadal bardzo dobrze się słucha. No chyba, że ktoś jest alergikiem, jeżeli chodzi o chiptune, tak? I po prostu nie lubi takiej starej muzyki. Wszystkie te trzy, cała ta trylogia na NES-a, bardzo lubię te soundtracki. Zresztą tam się zrodziły te kawałki, które wracają potem przez całą serię. Właśnie ten Vampire Killer z jedynki, Bloody Tears z dwójki, czy Beginning z trójki. Były też, muzyka na tych częściach starych na Game Boya też nadal jest bardzo, bardzo fajna, zwłaszcza Belmont's Revenge, które myślę, że ten soundtrack bardzo dobrze się zestarzał. Potem właściwie Rondo of Blood nadal jest takim bardzo, bardzo fajnym soundtrackiem. Tutaj nie jestem pewien, czy padł wcześniej, jak podawaliście przykłady, Rondo of Blood wyszło przed Symfonią Nocy. Mhm. I wydaje mi się, że właśnie ten soundtrack, on też jest taki bardzo żywiołowy, taki bardzo fajnie się go słucha. To jest naprawdę bardzo dobrze wchodzi ta muzyka. Natomiast Symfonia Nocy to jest taki... wydaje mi się, że na tę grę można spojrzeć w ten sposób. Jak się gra w nią teraz, to można odnieść takie wrażenie, że ona jest bardzo chaotyczna pod wieloma względami. I ten interfejs użytkownika wygląda, jakby dorzucono go na ostatnią chwilę i ponoć tak było. I masa przedmiotów jest w grze, których właściwie nie używamy, bo nie trzeba. Widać, że ta gra powstawała w takich bardzo chaotycznych warunkach, gdzie eksperymentowano, ciągle coś zmieniano i być może na sam koniec mocno crunchowano, żeby to jakoś dopiąć, poskładać całość. Ja nadal pamiętam system save'ów, to znaczy jak ginąłeś w grze, to musiałeś czekać, Boże, chyba z pół dnia, żeby wczytać ostatni save. To był straszny ból. W sensie przejść przez te wszystkie intra i... O Jezus, tak. To było bardzo bolesne doświadczenie. To mam wrażenie, że ten soundtrack, który Michiru wtedy skomponowała, nie był to chyba jej pierwszy, bo wydaje mi się, że pierwszy, który skomponowała tę serię, to było chyba Bloodlines, znany też jako New Generation. Tak, zgadza się. Tak. I była główną kompozytorką. Mhm. Zresztą też bardzo dobry. Też bardzo dobry właśnie taki oldschoolowy soundtrack. Ale źle brzmi trochę niestety. Jeszcze raz? Jak posłuchałbyś i na oryginalnym Genesisie, to źle troszkę brzmi ten soundtrack. Aha. Bloodlines. Miałem się okazję właśnie posłuchać i odczuwalnie gorsza muzyka jest, może inaczej, jakość tej muzyki jest po prostu gorsza na Genesisie niż na przykład soundtrack z Castlevanii IV na SNES-a. Po prostu brzmi słabiej, czy audio po prostu jest słabszy. Ta sama muzyka zagrana nowocześnie brzmi dużo, dużo lepiej. Czyli nic do aranżacji nie mam, ale do po prostu samej jakości muzyki i tego, że po prostu Genesis czy tam Mega Drive sobie nie radził do końca z tak dobrej jakości muzyką. Mhm. A tak, tu akurat się zgodzę. Faktycznie, jeżeli chodzi o gusta, to też nie przepadam za chipem do Sega Genesis. Jest taki piskliwy. Jest metaliczny. Tak, coś takiego. Ale na przykład w Bloodlines pojawił się kawałek, jeżeli dobrze pamiętam, Iron Blue Intention się chyba nazywał? O rany, zapomniałem. Natomiast bardzo w etapie, który się w Niemczech odbywa. I tam jest jeden z fajniejszych kawałków, który też zresztą wraca później w serii. Więc tutaj można by wymieniać masę takich przykładów właśnie kawałków, które się pojawiają w różnych miejscach w serii. Czy to Sinking Old Sanctuary, czy właśnie Cross Your Heart, Heart of Fire.
Tower of Dolls też wiem, że w paru miejscach, w kilku grach się pojawia. No to właśnie starałem sobie tak przypominać różne te kawałki, jak słuchałem przez ostatni tydzień czy dwa tych soundtracków. Natomiast tak wracając do tej myśli, jak Michiru Yamane właśnie komponowała ten soundtrack do Symphony of the Night, że ta gra jest taka chaotyczna i mam wrażenie, że ona też starała się wrzucić masę różnych styli. Ten soundtrack jest tak bogaty pod tyloma różnymi względami. Tam jest, wydaje mi się, trochę jazzu, trochę właśnie takiego baroku, trochę takiej klasycznej muzyki, trochę rocka. I to wszystko do siebie pasuje. Jakoś tak fajnie zgryza się z tym wszystkim i z tą grą. Wybija się tak trochę na pierwszy plan i zapada w pamięć, więc no, ten soundtrack jest, zresztą tak jak ta gra, wyjątkowy pod tym względem, że dało się na pewno wiele z tych rzeczy w tej grze zaprojektować lepiej, zresztą kolejne te igawanie, tam też już starano się i level design trochę lepiej dopracować, i te mechaniki, i UI, ale nadal ten delikatny chaos symfonii, on jest taki wyjątkowy. I myślę, że dlatego jest to takie dzieło sztuki już na dzisiejsze standardy prawdopodobnie. Wiele osób tak na to patrzy. Zresztą ten pixel art też się cudownie zestarzał. A dalej tak, żeby... No właśnie, wydaje mi się, że dużo osób patrzy w ten sposób na tę grę. Tak, żeby może szybko przelecieć jeszcze wzrokiem po mojej ściągawce, jakie to gry wychodziły później, bo no tak, później wrócono na moment do Game Boya, była ta część na Nintendo 64, która faktycznie, jej soundtrack jest bardzo fajny, teraz jak sobie przypomniałem całość tego soundtracku, to i tak odczepiłem go od gry, to bardzo dobrze się tego słucha, jest sporo takich fajnych kawałków. No potem nastąpiła era Game Boya Advance'a i tutaj mam jedną rzecz, jeżeli miałbym wybrać jedną część, z której muzyka mi się nieszczególnie podoba, to właśnie Harmony of Dissonance. Ma dużo takich kawałków, które bardzo, ale to bardzo źle brzmią na tej wersji z Game Boya Advance'a. Być może, słyszałem taką plotkę, nie wiem ile w tym prawdy, że kompozytor komponował te kawałki najpierw komponując je poza sprzętem tym docelowym. I jak próbował je przerzucić potem na Game Boya Advance'a, nagle się okazało, że one brzmią dużo gorzej. Być może powinienem przed nagrywaniem się tam gdzieś dokopać do jakiegoś wywiadu. Ja już mogę powiedzieć, bo ja wiem, o co ci chodzi. Koji Igarashi, czyli autor ścieżki dźwiękowej, mówił, że Igarashi to był producent, tak? Kompozytorami tam byli Michiru Yamane również i Sohei Hokai, przepraszam, a Igarashi był scenarzystą. Dobra, nie pamiętam już, kto dokładnie to powiedział, ale któryś z twórców właśnie powiedział przy tej grze, że ta jakość tej muzyki, o której mówisz, była taka niska, bo musieli coś poświęcić, żeby gra lepiej wyglądała. Czyli postawiono wszystkie karty na wygląd gry, na grafikę niż na muzykę. O, w taki sposób. Więc musieli. Tak to zostało wyjaśnione, niestety. To bardzo się cieszę, że w przypadku Ari of Sorrow udało im się już jakoś znaleźć balans, bo tam już wszystko i graficznie ta gra wygląda nadal świetnie, i muzycznie jest też przepiękna. Zresztą to jest cudowny epilog do całej tej serii, do tego tysiącletniego konfliktu z Draculą, więc świetnie to tam się zgrało. Zresztą, jeżeli chodzi o Harmony of Dissonance, to taka krótka ciekawostka, dlaczego ta gra jest taka kolorowa? Wiele osób może w sumie teraz się nad tym nie zastanawiać, ale pierwsza wersja Game Boya Advance'a nie miała podświetlenia ekranu. I jak ludzie grali w Circle of the Moon, pierwszą część na Game Boya Advance'a, to nic nie widzieli na tym ekranie. Ta gra jest świetna i dzisiaj się już o tym nie myśli, ale na oryginalnym sprzęcie po prostu prawie nic nie było widać, jeżeli nie miało się, nie wiem, jakiejś zewnętrznej lampki czy czegoś. Dlatego właśnie druga część na Game Boya Advance'a jest tak jaskrawą grą. Co też czasami właśnie dzisiaj już dziwnie może wyglądać. Mam jeden jeszcze tutaj taki wtrąd do tej właśnie ciekawostki. Wersja deweloperska Game Boya, która była tak trochę PC-tem też, miała pełne podświetlanie, więc twórcy widzieli to bardzo dobrze. A niestety finalny produkt był dosyć ciemny. To samo jeszcze się przytrafiło Doomowi, pierwszemu właśnie portowi na Game Boya Advance'a, i te gry były niegrywalne na wersjach Game Boya bez podświetlania, czyli po prostu były ciężkie.
To ciekawe. Ale tak, potem pojawiło się GBA SP i tam już było tak, już było wszystko spoko, oczywiście. Tak, kupcie nowy sprzęt. A teraz mamy Advanced Collection i polecam właśnie sięgnąć po tę wersję. Co tam dalej? No były te wersje trójwymiarowe, które wyszły na PS2, czyli właśnie Lament of Innocence, które opowiedziało początek całej tej historii, prolog serii, i było właśnie Curse of Darkness, już tutaj kilka razy wspomniane. Obie te części mają oczywiście już taki bogaty soundtrack. Chyba Michiru właśnie też tam mocno była zaangażowana w to. I Curse of Darkness bardzo lubię osobiście. W Lament of Innocence też jest całkiem sporo ładnej muzyki. I wydaje mi się, że obie te gry, one tak bardziej starają się tą muzyką... bo ja wiem, filmowy to może złe określenie, to zdecydowanie bardziej pasuje do muzyki z Lords of Shadow, mm-hmm. Zgadza się. Tam muzyka jest bardzo filmowa i widać, że właśnie Oscar poszedł w tę stronę. Niestety nie potrafię przeczytać jego nazwiska, nie wiem jak się poprawnie. Arujo? Być może? Oscar Arujo, tak, bo to jest hiszpańskie. Wydaje mi się, że to jest dobra odmiana. No ale zaryzykujmy ewentualnie, tak. W komentarzach nas nie pobiją. Mam nadzieję, że nie. Natomiast bardzo fajne są te soundtracki. Nie jestem do końca pewien, jak je opisać, ale jest tam więcej instrumentów i troszkę mniej jest tam eksperymentów niż w Symfonii Nocy. Trochę więcej jest takiego... Ja bym powiedział, dramy. Że elektroniki jest dużo. To znaczy... Trochę jest, tak. Ja tylko dodam, takie wcięcie zrobię, że właśnie Lament of Innocence to jest taka jedna... To jest drugi mój ulubiony album stworzony przez Michiru Yamane. Nie wiem, z czego to wynika, ale tylko takie wcięcie, że właśnie ta elektronika bardzo dużo zmieniła i widać, że ona zaczęła eksperymentować. A po części to też było związane chyba z tą fabułą i też z możliwościami, jakie dawała konsola Sony PlayStation 2. Mm-hmm, tak, pewnie tak. No i tu oczywiście DS, czyli tutaj kolejna trylogia. Mam nadzieję, że się pojawi, powiedzmy, w przyszłym roku jakaś kolejna kolekcja, DS Collection na przykład, bo też fajnie by było, żeby te gry również wróciły. Czyli Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin i właśnie Order of Ecclesia, też już tutaj wspomniana. Dużo dobrej muzyki jest i w tych częściach i też to, co jest fajne, każda z tych części znowu jest zupełnie inną grą. Mimo, że gra się w nie podobnie, to mają albo jakieś zmiany w mechanice, albo w grafice i muzycznie też brzmią trochę inaczej. To jest zaskakujące, jak długo ta seria powstawała, jak szybko twórcy prawdopodobnie musieli pracować, bo teraz jako game designer, też osoba pracująca w game devie, też wiem, jak to trochę lepiej, jak to wygląda i jeżeli oni wypuszczali te gry tak szybko, to tam tempo musiało być zabójcze pracy. Ja jestem pewien, że te gry powstawały w strasznych warunkach. I to, jak one są zróżnicowane artystycznie, to jest zaskakujące. Tak doceniam to bardzo w tej chwili. Jedna fajna część, o której być może wiele osób zapomniało, czyli Rondo of Blood miało bardzo fajny remake, który wyszedł tylko na PSP. The Dracula X Chronicles się nazywał i miał bardzo fajnie zaaranżowany na nowo soundtrack, który brzmi świetnie i ma kilka takich dodatków, których nie było w oryginale i brzmią przegenialnie. No tam kilku kompozytorów już siedziało z Yamana, Akita, Honda, także ja się nie dziwię. Tak, a o Lords of Shadow już wspomniałem, tam muzyka jest taka bardzo filmowa, taka bardzo epicka, tych epickich kawałków jest tam od groma, więc to też na swój sposób się wyróżnia w serii. A tak to masa tych gier w rodzaju Judgment, tam Biatyka, czy właśnie była jeszcze wersja taka multiplayerowa Harmony of Despair. To są już takie części, gdzie wraca dużo znanych kawałków z poprzednich części, często są właśnie zaaranżowane tak bardzo rockowo, dynamicznie. Nawet jeżeli nie są to dobre gry czasami, to dobrze się tego słucha, jakby się chciało na przykład wrócić do konkretnych kawałków. Wiele kawałków z Castlevania ma tyle różnych aranżacji i tyle różnych oficjalnych wersji, że każdy sobie coś tam może wybrać ulubionego. O rany, wydaje mi się, że zdecydowanie za dużo czasu pochłonąłem. Bardzo dobrze. Im więcej, co tu dużo mówić, mówimy o bardzo dużej, potężnej wręcz serii, która ma fantastyczną muzykę, więc trudno, żebyśmy jej poświęcili, przepraszam, 5 minut, 10 minut rozmowy. A tu jeszcze Andrzej musi coś powiedzieć od siebie.
Oj, oj, już po tym poprzednim wywodzie to już nie za wiele chciałbym powiedzieć, bo w sumie bym się powtórzył, ale dodam tak, o Symphony of the Night muszę powiedzieć, bo tak sobie wrzuciłem notatki i też sobie właśnie zerknę. No to jest barok, to jest naprawdę, tu się tak dużo dzieje i ja uwielbiam muzykę, która jest łamana, czyli mamy różne mieszanie styli, a to, co jest właśnie w Symphony of the Night, coś, co było takim wyróżnikiem też, to tutaj jest wszystko. Muzyka symfoniczna, chórały, muzyka sakralna, japoński rock, nawet gdzieś chyba jeden z utworów był też taki troszkę popowy, więc powiedzmy, że to jest taka mieszanka właśnie japońskiego rocka, troszkę popu, jazz, ambienty tam się też gdzie znajdują. I piosenka na samym końcu napisana przez Rikę Murnake, czyli tą samą kompozytorkę, która była odpowiedzialna za piosenki do pierwszych trzech odsłon Metal Gear Solid. No właśnie, więc tak. Tak. Tak, ale na PlayStation jeszcze była. I na Saturnie, tak. Na tym się pojawia. No, barok, to jest cudowne, jak można mieszać te style muzyczne i jak to wszystko pięknie pasuje. Tak, owszem, zgadzam się, że ta gra miejscami bywa lekko chaotyczna i bywa taka właśnie, że widać, że był pośpiech gdzie, gdzie właśnie z tym interfejsem, z tymi problemami po załadowaniu, po śmierci, zanim przejdziemy do odczytu zapisu gry, zanim wrócimy do bossa, to mija troszeczkę czasu. Ale to też jest, powiedzmy, że taki znak czasu, że wtedy tak czasem się gry projektowało, że to chwilę trwało. Nie było szybkich zapisów, jak teraz mamy w nowych grach, czy w jakichś emulatorach. To jest to. Ale też chciałem dołożyć to, że też muzyka pasowała do konkretnych komnat i to jest piękne. Jak mieliśmy jakąś komnatę, gdzie mieliśmy jakieś wielkie pomieszczenie kościelne, no to od razu ta muzyka sakralna pasowała w piątkę. Jak mieliśmy pomieszczenie bardziej takie techniczne, tak nazwijmy, jakieś zaplecze, no to tam się pojawił właśnie jakiś jazzik, spokojniejsze nuty. No, idealnie pasowała muzyka. Każdy utwór pasował idealnie do momentu, który był akurat w tej chwili gry. Sam początek gry, gdzie walczymy właśnie z Drakulą, pojawia się właśnie taki klasyczny japoński rock. No ta energia, która właśnie płynęła z tej walki, no super. I ta muzyka idealnie pasowała. Zresztą w częściach nawet i starszych, gdzie mieliśmy właśnie 8 bitów, to jeszcze właśnie muszę wrócić też do tego rozwoju. Cudownie widać ten przekrój prawie 40 lat serii, no jeszcze parę lat mija, jeszcze trzeba do tej 40, ale już niedługo, wszystko przed nami i zobaczmy, jak się pięknie rozwijała myśl technologiczna, jak właśnie przechodziliśmy z 8 na 16 bitów, jak później pojawił się, bo tak wydaje mi się, że Castlevania, która to była część? Ta, która właśnie została zremakowana. Zremakowana na PSP. To ty mówiłeś. Tak jest. I ono chyba się pojawiło na PC Engine w wersji płytowej. Więc tu już mieliśmy przeskok, bo jednak płyta pozwalała na dużo lepszy zapis muzyki. I to po prostu brzmiało dużo, dużo lepiej. Przeskok właśnie tego PC Engine w porównaniu do Super Nintendo czy do Mega Drive'a, który był właśnie taki trochę metaliczny, no był duży. Później pojawiła właśnie się PlayStation i właśnie ten moja ukochana właśnie Symphony of the Night. No to już było super. Dodatkowo jeszcze oczywiście mieliśmy też podłożone głosy. I to też była świetna sprawa, bo chwilę, kiedy nasz bohater się spotykał z drugim jakimś postacią, no to wtedy mieliśmy jeszcze podłożone pod to wszystko jeszcze wokal. No to piękna sprawa. No cudowna rzecz. A późniejsze części serii, no faktem, już te ostatnie, no trochę przytłaczały tą muzykę, bo tak wczoraj sobie właśnie słuchałem jeszcze z muzyki właśnie z pierwszej części Lord of Shadow. Bardzo fajna muzyka, ale wydaje mi się, że przez tą taką filmowość i jest troszkę miejscami brakuje w tej muzyce przestrzeni. I ducha Castlevanii mam takie wrażenie. Nie wiem, czy wy też takie mieliście wrażenie. Znaczy tak, bo poszła w innym kierunku. To samo miałem, jak słuchałem już muzyki z serialu Netflixowego. To akurat tylko poszczególne utwory, nie udało mi się całej ścieżki znaleźć, może za krótko szukałem i troszkę za bardzo poszło w takie może w takie patenty, jak mamy na przykład w filmach Michaela Baya, gdzie mamy te tuby, gdzie jest po prostu, tego się za dużo dzieje i brakuje tej takiej przestrzeni na oddech. Brakowało mi też właśnie na przykład minimalizmu, właśnie, jednym słowem mam takie tak? I takiego oddechu właśnie na przykład właśnie takich jazzowych wstawek.
troszkę spokojniejszych. No tego właśnie mi troszkę brakowało. A w grach właśnie, czy na Game Boy Advance, czy na DS-a to było, więc ta muzyka była dużo bardziej różnorodna. W przypadku właśnie nowszych części, Lord of Shadow 1 i 2, w 2 jeszcze się pojawiło trochę takich elektronicznych ambientów, no to tam się trochę jeszcze działo, ale pierwsza część była taka bardzo mocno, to będzie brzydkie określenie, ale trochę nadęta. I tej właśnie przestrzeni mi troszkę brakowało w tej muzyce. Może to jest kwestia też tego, że są takie dwie szkoły robienia, znaczy komponowania muzyki, że ona może być albo takim tłem, które jedynie ma uzupełniać obraz, a wydaje mi się, że przez wiele, wiele lat muzyka w Castlevanii właśnie tą drugą szkołę uskuteczniała, czyli ona starała się wybijać się na pierwszy plan i dzięki temu tak bardzo zapada w pamięć. Teraz tak pomyślałem, że pominęliśmy Castlevania Chronicles, które właściwie jest remake'iem części, znaczy remake'iem albo remasterem właściwie części, która wyszła, teraz właśnie nie mogę sobie przypomnieć. To był chyba komputer albo konsola, to chyba był komputer Sharp X68000, to się bodajże nazywało, tak, tylko w Japonii. Tylko w Japonii niestety. Tak, to był 93 i ta wersja Castlevanii potem wyszła na PlayStation wiele lat później, w 2001, jako Castlevania Chronicles. I oryginał tej gry, on się opierał na samplach, znaczy nie na samplach, rany. Jak to się nazywało? Że MIDI? Można było od. Na MIDI, tak, dobrze, dziękuję bardzo. Więc zrobiono ciekawą rzecz. Oryginalny soundtrack do tej gry to są właściwie 4 razy powtórzone te same rzeczy. Jedna to jest zaaranżowana właśnie na PlayStation wersja, pozostałe 3 to są po prostu te MIDI odpalane na różnych sprzętach do odtwarzania muzyki. Co jest samo w sobie bardzo ciekawe, bo ma się właściwie te same kompozycje brzmiące zupełnie inaczej i ta aranżacja to jest takie disco, w sensie wow! Jeżeli mówimy o wybijaniu się muzyki na pierwszy plan, to posłuchajcie sobie właśnie wersji, bodajże to był Vampire Killer, tak myślę, ale jeden z pierwszych kawałków. To ma się wrażenie, jakby nagle ktoś zawiesił kulę dyskotekową na środku zamku Drakuli i ruszamy przed siebie. Ale to też pasuje troszeczkę do tej serii, ponieważ nie każda część była taka bardzo na serio. Albo może nawet jak już była na serio, to potrafiła mieć chwilę oddechu i trochę takiego luzu dla gracza i może też twórcy chyba tak podchodzili, że miejscami chyba te gry mogły być trochę samoświadome, tak mi się wydaje, bo jeżeli mieliśmy taką muzykę, która właśnie łapała się nawet tematu właśnie disco, czy może troszkę właśnie takiego popu, no to tutaj, no co by nie mówić, no twórcy chyba chcieli to tak celowo zrobić, więc super sprawa i to pokazuje też, że ta seria jest taka otwarta na wiele, wiele nowych rewolucji, czy może nawet takich kroczków, które nie muszą do końca pójść w dobrą stronę, albo jak się graczom nie spodobają, to wtedy mogła wyjść kolejna część, która na przykład wróciła do poprzednich pomysłów. Czyli po prostu seria nie boi się eksperymentowania, czyli coś, co dzisiaj z Mariuszem bardzo zarzucamy kompozytorom do AAA, że boją się eksperymentować, boją się wychodzić poza pewne schematy, a Castlevania jest właśnie takim przykładem, że kurczę, jednak się da, jednak to jest możliwe. I tutaj właśnie, nie chcę tutaj mówić, że któraś z tych szkół jest gorsza, bo wydaje mi się, że obie są równie ważne. I na przykład w Lords of Shadow ten soundtrack on idealnie pasuje do tego, co się dzieje na ekranie, ale prawda jest taka, że jeżeli chciałoby się zapamiętać jakieś konkretne utwory, to domyślam się, że może 2-3 tak bardzo zapadają w pamięć. A całość się mocno zlewa ze sobą niestety. Tak, bo wydaje mi się, że trochę miała, że to jest właśnie taka gra jednym motywem, który się zmienia, ewoluuje trochę w zależności od tego, gdzie jesteśmy, w jakiś tam sposób inny na nas oddziaływuje, ale to jest w wielu miejscach to jest właśnie ten sam leitmotiv, to się nazywa, tak? Tak, temat przewodni, tak. Tak, a teraz sobie myślę, że chyba disco to nie jest dobre określenie. No mówię, słabo opisuje muzykę, to taka sroga elektronika chyba była w tym Chronicles. Dobrze, Mariusz, jeśli spojrzysz na to ze swojej perspektywy. Tak, czas goni, a wiem, że nasi goście też zbytnio czasu, wiele tego czasu nie mają. Ja postaram się jakoś tak... Nie mają wyboru. Nie mają wyboru. Spokojnie zarezerwowałem dla was czas do rana, nagrywam. Tak, zrobimy serial kilkuodcinkowy. Ja postaram, za co bardzo też doceniam i szanuję to, że nasi goście dzisiaj znaleźli czas, a tym bardziej nasi słuchacze i widzowie. Ja postaram się jakoś tak bardzo szybko...
bardzo tak sprawnie ubrać w słowa to i tak przejść. To znaczy, mi się wydaje, że te pierwsze, z mojej perspektywy, jak się tak zastanawiałem, jak można opisać słowami muzykę do serii Castlevania i ten taki, powiedzmy, czas, jak przechodził od wszystkich tych tutaj literacjach różnych konsor. Mi się wydaje, że te pierwsze odsłony to była taka muzyka grozy trochę, nawiązująca do tych filmów z lat 30., czyli między innymi Frankensteina, Rzeczona Frankensteina i te pozostałe filmy pokroju o Drakuli. Ale trzeba też pamiętać o tym, że kompozytorzy się inspirowali właśnie muzyką klasyczną, muzyką poważną, i chyba takim przełomowym momentem, o którym cały czas tutaj rozmawiamy, to jest ta Symfonia Nocy, i tutaj też bardzo trafnie Andrzej powiedział, że tam ta muzyka barokowa miała bardzo ogromne znaczenie. No, trzeba pamiętać o tym, że Michiru Yamane jest kompozytorką z wykształcenia, jest muzykiem, pianistką. Jest ona bardzo wcześnie, chyba w wieku 6 lat już zaczęła grać na fortepianie. Oczywiście w tamtych czasach i szczególnie dla Azjatów to było takim standardem. I ona też nie ukrywa, że właśnie się twórczością Bacha, wszystkimi tokatami, fugami się inspirowała, pisząc tą muzykę. I to już tutaj zdążył Andrzej powiedzieć, że to wszystko jest trafne. Ten przekrój, ta różnorodność stylów i gatunków muzycznych, to jest jeden wielki wór rozmaitości, jeżeli chodzi o muzykę. I myślę, że mi się wydaje, że dla całej serii właśnie Symfonia Nocy była bardzo przełomowa, bo mimo tego, że PlayStation już dawało takie możliwości nagrywania niektórych orkiestrowych tematów, to tutaj tego jakby nie uświadczyliśmy. I trzeba pamiętać o tym, że naprawdę wielu tych kompozytorów i kompozytorek, one tworzyli i oni tworzyli własne sample, własne instrumenty muzyczne, i to, co zazwyczaj słyszeliśmy, to była ich taka twórcza, mrówcza wręcz nawet praca. I to bardzo wybrzmiewa nawet dzisiaj. Można by powiedzieć, że niekiedy te sample brzmią tak realnie, że czasami dla osoby, która nie jest za bardzo sprawna, jeżeli chodzi o słuch, nie jest w stanie rozróżnić, czy to jest naprawdę instrument smyczkowy, czy to klawesyn, który jest bardzo tutaj takim, można powiedzieć, instrumentem przewodnim w Symfonii w Nocy. I tutaj też wspomniany wcześniej przez Adama koncert, gdzie nawet Michiru Yamane zagrała na klawesynie podczas tego koncertu. No jest moim zdaniem naprawdę Symfonia Nocy była taką ogromną, takim kamieniem milowym dla tej serii. I po Symfonii Nocy już nie było takie, to jest oczywiście moja opinia, już nie było takiej ścieżki dźwiękowej, która była aż tak bardzo zapadająca w całości w ucho, bo owszem, mieliśmy tutaj wspomniane albumy przez Adama i też przez Andrzeja i za chwilę zapewne Paweł swoje 3 grosze doda. Były takie albumy, które faktycznie miały te swoje kompozycje, które gdzieś tam zapadały, jednak mam na myśli, że jednak Symfonia Nocy to jest takim troszeczkę jak dla serii Final Fantasy, Final Fantasy 6, Final Fantasy 7, że Symfonia Nocy właśnie była takim kluczowym Final Fantasy. Pozostałe te odsłony to niestety te ostatnie, szczególnie tutaj przez Oscara Arudio, The Lord of the Shadow, to są typowe takie filmowe, monumentalne tematy. Zresztą sam kompozytor jest chyba kompozytorem serialowym i filmowym. No cóż, obraz wymagał takiej muzyki i on jest bardzo zespojony z obrazem na tyle, że jak słucha się troszeczkę oddzielnie tej ścieżki dźwiękowej, to jednak ma się taki dysonans, że jednak ta muzyka idealnie wpasowuje się ramy obrazu, a poza tym obrazem to niestety czegoś jednak brakuje. Brakuje tego, jakby to ująć,
takiego elementu, który pozwalałby troszeczkę nam na dłużej i wsłuchać się i słuchać tej muzyki. Dlatego ja bez wątpienia uważam, że mimo tych lat, jak to wszystko przechodziło, oczywiście uwielbiam te pierwsze 8-16-bitowe ścieżki dźwiękowe. One mają ten swój jakby nieodzowny charakter i stylistykę. Niemniej jednak uważam, że jednak Symfonia Nocy jeszcze na płycie winylowej, Paweł wie o co chodzi, no brzmi fantastycznie, odrestaurowana ścieżka dźwiękowa też przez wydawnictwo Mondo doczekała się swojej wersji na płycie winylowej i ja uważam, że no, ta muzyka się nie zestarzała, mimo tego, że to jest przeszło już 20 lat, tak więc no, u mnie w skrócie tutaj, no bo nie, co można więcej dodać, jak tutaj nasi goście już dopowiedzieli. Pawle, chyba że ty jeszcze jakieś masz swoje trzy grosze. Co, na pewno już nic więcej nie powiem o Symphony of the Night, bo została ta gra przez nas przeorana z góry na dół i po bokach. A mogę tylko jedynie dodać, że moja miłość do tej gry ma swoją fizyczną formę w postaci właśnie wspomnianej przez ciebie płyty winylowej z muzyką. A więc ilekroć mam okazję, to po prostu ją sobie odsłuchuję. Nie wiem, kiedy tę płytę zniszczę, przepraszam bardzo, ale no inaczej się nie da. Jeśli chodzi tylko o tę spróbuj. Jeśli chodzi o tę ewolucję. Nawet jeśli to tylko kołkiem przez serce. Jeśli chodzi o tę ewolucję, to tutaj już również wspomnieliście, że przez te 20, 30 czy prawie już 40 lat ta muzyka, no, mocno ewoluowała. Widać, że kompozytorzy nie potrafią bawić się i eksperymentować różnymi gatunkami i to cały czas gra z tym mrocznym, z tym barokowym stylem Łowców Wampirów. Tylko jedną rzecz chciałbym tutaj zwrócić uwagę, mianowicie to, że wpływ na powstawanie takiej czy innej muzyki do tej gier miała również technologia, bo nie było. Bo kartridże do NES-a miały mimo wszystko bardzo małą pojemność, a gdyby spojrzeć na to, jak brzmiała muzyka do pierwszej Castlevanii i do Dracula's Curse, czyli do trzeciej części, no to mamy różnicę nieboziemia. Mimo wszystko w tej Castlevanii 3 brzmi ona fantastycznie. Tu widać, że zostały wyciśnięte ostatnie soki. A jak sami doskonale wiecie, twórcy gier na taką platformę no musieli się mocno nagimnastykować, żeby te ograniczenia w jakiś sposób przejść czy oszukać. I to się widać udało. Ograniczenia czy nieograniczenia, udało się zrobić naprawdę fantastyczny soundtrack. W przypadku Super Castlevania 4, no to można zrobić kopię i wklej tego, co mówiłem o Super Metroidzie na przykład w podcaście o serii Metroid, że tutaj też bardzo mocno postarano się o to, żeby nie tylko ta gra ładnie wyglądała, a również brzmiała nieprzeciętnie. I to jest Super Castlevania 4 jest przykładem takiej ścieżki dźwiękowej, która jest mroczna, jest siermiężna, ale jednocześnie ma ten taki typowy castlevaniowy klimacik, który wszyscy z nami kochamy. I udało się to zmieścić na naprawdę małej pamięci. Te pamięci nie miały tak ogromnej pojemności. Wydaje mi się, że w Harmony of Dissonance można by było to również w jakiś sposób pożenić czy naprawić, no ale tak jak powiedziałem, postawiono jedną kartę na wygląd, na to, żeby gra ładnie wyglądała, niekoniecznie na to, żeby brzmiało dobrze. No, wielka, wielka szkoda. Wydaje mi się, że jest kilka kawałków, które nawet w Harmony of Dissonance brzmią naprawdę fajnie. Są. Żeby stanąć, wiesz, w obronie tak, dla balansu. Są, oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej, no ale co by nie mówić, fakty mówią same przez się. No jest również to Order of Ecclesia, czyli moja ulubiona gra na Nintendo DS, gdzie również jedną nogę postawiono w takim klimacie no typowej Castlevanii, a z drugiej strony no mamy taką kolekcję zupełnie nowej muzyki, której wcześniej nie słyszeliśmy w żadnej z serii. Także gdybym miał, no nie wiem, wyjąć
wymienić, tak jak mówię, moje top 10 ulubionych soundtracków z tej serii, no ja bym miał naprawdę potężny problem. Oczywiście numerem jeden było u mnie pewnie Symphony of Night, na drugim miejscu Super Castlevania 4, ale no, wybrać pozostałą ósemkę byłoby naprawdę bardzo ciężko, bo tak jak mówię, kompozytorzy potrafili nie tylko umiejętnie bawić się właśnie, eksperymentować tymi różnymi gatunkami, ale również umiejętnie wykorzystali daną im technologię. Żadne ograniczenia nie były im straszne. Słuchajcie, na sam koniec naszego spotkania muszę was zapytać i pobawić się w takich może wróżbitów i was zapytać o to, jak waszym zdaniem wygląda, czy będzie wyglądać przyszłość całej serii. No bo tak jak mówiliśmy, zabawa z Castlevania oficjalnie skończyła się w 2014 roku z wydaniem Lords of Shadow 2. I w sumie tyle. Konami zamilkło. Teraz tak naprawdę zajmuje się Silent Hillem. O Castlevanii, tak jak mówiliśmy, również trochę zapomniano. Wydano wprawdzie tę kolekcję, ale o nowej grze raczej do tej pory się nie słyszy. Jak wy to widzicie? Czy Konami kiedyś wróci do tej serii? Czy my też powinniśmy raczej postawić na nią kreskę i wesprzeć innych twórców? I tutaj wymienię na przykład Bloodstained Curse of the Moon, który jest takim duchownym spadkobiercą tych pierwszych odsłon Castlevanii, w szczególności tej trzeciej części, czy również mój ulubiony Ritual of the Night, który jest nawiązaniem właśnie do Symphony of the Night. I tu zacznę tym razem od Andrzeja. Okej, okay, ale ja bym chciał do jednej rzeczy wrócić, jeżeli pozwolisz. Proszę. A propos różnicy między muzyką z Castlevanii pierwszej a trzeciej. Mówimy o tej klasycznej NES-owej. Tak jest. Taka ciekawostka. W kartridżu do amerykańskiej albo japońskiej wersji, a tak, na pewno w japońskiej wersji był dodatkowy chip audio przy Castlevanii trzeciej. Bo architektura NES-a pozwala... Tak jest. Architektura NES-a pozwalała właśnie w kartridżu włożyć troszkę więcej elektroniki, ale ze względu, że to był dosyć drogi chip w produkcji, no i to by podnosiło cenę gry, no i wiadomo, wszystko co jest związane z finansami, no to z wersji europejskiej i chyba też amerykańskiej nie ma tego chipu audio, więc niestety Castlevania trzecia w wersji innej niż japońska brzmi po prostu gorzej i to niestety jest problem. A jeżeli chodzi o wersję na GBA, tam też był chyba problem właśnie z pojemnością kartridża. Koszt po prostu produkcji większego kartridża byłby zbyt duży, no i gra by kosztowała więcej, a to wiadomo, byłby problem też sprzedażowy. Niestety tutaj ekonomia i taki troszkę Excel czasem psuje nam odbiór później gry, ale jak już są właśnie takie reedycje, to jest troszeczkę lepiej. A co do w ogóle przyszłości serii? Jak już wspominałem, mam nadzieję, że wyjdzie właśnie Silent Hillami i może Konami pójdzie w tym kierunku, że zacznie inwestować czy właśnie zewnętrznych deweloperów i mam nadzieję, że właśnie ci zewnętrzni deweloperzy się zabiorą za to. Fajnie by było, jakby się udało, to takie moje trochę życzeniowe marzenie, prowadzić dwie serie, czyli prowadzić taką klasyczną Metroidvanię, mniejszą, troszkę może właśnie taką indyczą i jakąś dużą grę tak zwanego AAA, może teraz, bo tak jak patrzymy właśnie na te gry właśnie ostatnie, które wyszły, to były trochę klony God of War'a. Może by udało się zrobić klona God of War'a, ale tego nowego, w tym kierunku pójść, czyli takiej bardziej grę akcji z innym rzutem kamery, może z całkowicie nową historią. Jeżeli by się tak udało, byłoby super. Ale mamy też właśnie, mamy Igarashiego, który idzie swoją drogą i może Konami tak naprawdę nie potrzebuje tej serii już wydawać. Mamy tak dużo dobrych Metroidvanii na rynku, co roku wychodzi ich kilka, że rynek już pomału się zaczyna nasycać tym typem gry i może po prostu nie widzą tutaj jakiejś przestrzeni dla tej serii. Ja osobiście oczywiście bym kupił w dniu premiery, ale jak inni gracze by zrobili, tego już trudno wyczuć i wydaje mi się, że to może być dosyć trudny orzech do zgryzienia. Wydaje mi się, że Iga, tak jak Kojima, nie wrócą już do Konami. Choć oczywiście wiadomo, nigdy nie mów, nigdy nie, może być różnie, ale wydaje mi się, że znając podejście
Japończyków do produkcji i do pracy kreatywnej, to wydaje mi się, że już raczej do firmy matki, czyli do Konami nie wrócą, a to jednak i zarówno Iga, jak i Kojima w przypadku MGS-ów, no byli jednak ojcami troszkę serii, a może jak już nie, w przypadku Igi nie ojcem serii, ale osobą, która kierowała może rozwojem, w którym kierunku te gry poszły, więc no mamy konkurencję, mamy inne gry. Fajnie byłoby zobaczyć taką nową Castlevanię, nawet taką indyczą. Co wyjdzie? Zobaczymy. Czyli w dużym skrócie powinniśmy iść do przodu, a nie patrzeć się w tył. Oczywiście. No tak. Adamie. Słucham. Znaczy, ja tu sporo już powiedziałem wcześniej, więc może tylko powtórzę tak szybko te myśli, że, bo już w sumie o tym wspominałem, że może położenie kreski to za dużo powiedziane, ale już pogodziłem po prostu. Konami już mnie zbiczowało i powiedziało, nie będzie nowej części, a ja usiadłem, zacząłem płakać w kącie i po kilku latach stwierdziłem, a no dobrze, no nie będzie, no trudno. Ale widzę, że właśnie bardzo duży wpływ ta seria miała i na twórców, i tych właśnie indyczych, i właśnie też tych z dużych studiów, i wydaje mi się, że widzimy te Castlevanie w różnych grach, czy to właśnie w tym w Hollow Knightie, czy nawet ja dostrzegam w taki Bloodborne, to dla mnie też jest właśnie takie może spełnienie marzeń, to za dużo powiedziane, ale gram w tę grę i ona gdzieś tam łaskocze te moje takie właśnie Castlevaniowe gusta przy tymi właśnie motywami. I Bloodstained oczywiście też, chociaż muszę przyznać, że ta gra ma troszeczkę problem z tym, że no wiadomo, była finansowana przez fanów, na pewno było sporo trudności z jej powstawaniem, bo oczekiwania były olbrzymie. Mieliśmy tutaj do czynienia z producentem, który odszedł z Konami, tworzył wiele legendarnych części serii i nagle chciał stworzyć duchowego następcę. Zresztą troszeczkę podobnie jak z Mega Manem i Mighty No. 9, tylko że okej, w tym przypadku Ritual of the Night było faktycznie dużo lepszą grą niż Mighty No. 9, chociaż akurat przyznaję, że w niego nie grałem, ale słyszałem o nim sporo złego. Przy czym też mam wrażenie, że Ritual of the Night postawił sobie poprzeczkę zdecydowanie za wysoko i nie był w stanie jej przeskoczyć. I na przykład te rzeczy, które stworzyło Inti Creates, te takie oldschoolowe Bloodstainty, tworzone w tym samym czasie, czyli jedynka i dwójka, one wypadły jako gry lepiej. Przy czym mam wrażenie, że właśnie jak myślę teraz o przeszłości Castlevanii, to trochę mi się to tak zlewa w jedno. Czyli myślę bardziej właśnie o przeszłości też Bloodstained jako serii. Myślę też właśnie o jakichś potencjalnych właśnie grach inspirowanych Castlevanią, które mogą powstawać. A jeżeli chodzi o Konami, to patrząc co oni teraz robią przez ostatni, dajmy na to, rok, dwa, jest właśnie jakaś taka nadzieja, że oni wrócą do tej marki, podobnie jak teraz wracają do Silent Hilla, czyli powiedzmy to, co Koji Igarashi chciał opowiedzieć, to już opowiedział, uporządkował tę serię, co robił przez wiele lat, ułożył te wszystkie części, które powstały przed jego głębszym zaangażowaniem, uporządkował je wszystkie w jakąś tam mniej lub bardziej spójną historię. Teraz fani już nawet dopowiadają tam, tworzą jedną grę, która ma opowiedzieć na przykład, co się działo w roku 1999, wydarzenia, które zostały tam tylko napomknięte w Area of Sorrow i miały tylko pobudzić naszą wyobraźnię. To fani teraz robią grę, która, nie pamiętam dokładnie, Umbra of Sorrow być może? Ja jakoś tak się miała nazywać. Być może kiedyś powstanie, zobaczymy. Różnie to bywa z tymi fanowskimi grami. Ale myślę, że Konami teraz ma takie pole do popisu, że mogą wszystkie te gry przywrócić najpierw do życia na obecnym hardware'ze, na obecnym sprzęcie, tak jak zrobili właśnie już tymi dwoma kolekcjami i mam nadzieję, że będą to robić dalej, że tych kolekcji będzie więcej i że no, mam nadzieję, że wszystkie gry z serii się tam pojawią, nawet te, które być może niekoniecznie na zachodzie. Na przykład takie Castlevania The Arcade było coś takiego, taki automat, gdzie można, który idealnie by się nadał na Wii na przykład, bo tam można było właśnie atakować biczem za pomocą kontrolera ruchowego. To była taka gra 3D. No w tej chwili wydaje mi się, że jej wypuszczenie w jakiejkolwiek formie byłoby ciężkie, ale kto wie, może się gdzieś tam pojawi. Ciężko to nawet... Dałoby się na Switchu to zrobić. Przecież House of the Dead się udało, więc dlaczego by się nie udało tego na Switchu przenieść? W sumie, faktycznie, nie pomyślałem o tym. A jest to gra, w którą... chyba nikt nawet jej nie zgrał w żadnej formie z tych właśnie
z tych oryginalnych buildów. Mhm, tak, więc to jest na przykład taki kruk, w którego ciężko zagrać. Nie miałem z tym zupełnie styczności, a w sumie ciekawie byłoby to zobaczyć. Soundtrack za to można sobie posłuchać gdzieś tam w sieci różnymi sposobami. Więc mam nadzieję, że Konami będzie to kontynuować i być może jeżeli właśnie, tak jak tutaj Andrzej już wspomniał, jeżeli ten Silent Hill chwyci, ta ich nowa strategia, że okej, okay, jest tylu twórców zainteresowanych tymi naszymi markami, róbcie co chcecie, jeżeli coś z tego chwyci i zarobi na siebie, super, to właśnie o to chodzi, to być może właśnie tę samą strategię przyjmą z Castlevanią, zaczną po prostu szukać studiów deweloperskich, które będą miały na to pomysł, będą miały jakąś własną strategię i być może doczekamy się właśnie tego, że ta Castlevania będzie w takich, tak jak teraz Silent Hill, no powstają trzy czy ileś tam gier, które w zupełnie różny sposób podchodzą do tej marki. I nie sądzę, aby one w jakiś tam sensowny sposób się ze sobą spajały, to pewnie nie o to chodzi, natomiast artystycznie nadal będą jakimiś tam, każdy tam pewnie znajdzie coś dla siebie i być może Castlevania też mogłaby pójść w tę stronę. Nie czekam na to z zapartym tchem, ale jestem tak ostrożnie ciekawy, do czego mogłoby to doprowadzić z czasem. Mhm. Mariusz. No ja dobrze, to w kilku słowach powiem. No ja trochę będę kontrowersyjny, to znaczy ja się obawiam, że już za bardzo nie ujrzymy kolejnych odsłon, w sensie takich nowych, świeżych IP, bo jak nawet jeżeli popatrzymy na te pozostałe Metroidvanie, między innymi Hollow Knight, ile tak naprawdę w ciągu roku powstaje takich gier, albo w przeciągu 2 lat? Jesteście nawet w stanie mi powiedzieć, bo na przykład czy w tym roku była jakaś taka gra, która była utrzymana w Metroidvanii, ale na przykład zyskała na popularności i sprzedaży jak na przykład Hollow Knight? Raptem na początku tego miesiąca, chyba 3 listopada, wyszedł Ghost Song, jak ktoś lubi Metroidvania. To jest trochę bardziej inspirowane Metroidem, ale ma taki troszeczkę mroczny klimat. W samym Game Passie chyba jest za 4 w tej chwili Metroidvania. No właśnie, i patrzcie, mamy teoretycznie przesyt, tak? Okej, tych gier. I teraz jak się patrzę, i nie wiem, jaki jest sukces sprzedażowy tych tytułów, bo moim zdaniem Konami, owszem, w pierwszej kolejności na pewno będzie patrzyło pod pryzmat tej nostalgii, budowania nostalgii, bo oni sobie zdają z tego sprawę, że mają ogromną rzeszę fanów, ale ja tak mówię, ja nie chcę tutaj jakby tworzyć kolejnej dyskusji, która będzie trwała godzinę. Ja tylko chciałem ze swojej strony dodać, że no ja się obawiam, że bardzo długo nie zobaczymy nowej odsłony Castlevania. Bardziej bym zbliżał się ku temu, co już też Adam zdążył powiedzieć, po prostu takich kolekcji, tak? Tych starych odsłon Castlevanii i na bazie tego, no bo to też jakby Konami licencuje, bo to Konami bezpośrednio nie jest chyba wydawcą, tylko oni tylko tam przypieczętują swoim logotypem, że oni jakby, jasne, że zgadzamy się, że ktoś to tam wyda, bo też chyba nawet ta kolekcja teraz, która wyszła, Kawabangi Żółwi Ninja, to jest amerykański producent, wydawca, który przy pozwoleniu Konami wydał tą kolekcję i oni wcześniej wydali, chyba bodajże też przy współpracy Limited Run, Castlevania chyba też wydali tą kolekcję. Nazywa się bodajże Tribute, oni stworzyli chyba Panzer Paladin, też tak. Bardzo fajna gra swoją drogą. Tak. Też polecam. Tak więc ja bardziej bym skłaniał się ku temu, że raczej zobaczymy odświeżone, po prostu wydane na nowo w formie kadridża, czy płyty CD, czy wersji cyfrowej te Castlevania, ale czy nową zobaczymy i czy to będzie wersja trójwymiarowa, czy to będzie wersja w formacie 2D, nie liczyłbym na to przez najbliższe 10 lat. Wiem, że Silent Hill może się przyczynić, przyspieszyć to ku temu, ale jednak wydaje mi się, że ten czas w ogóle, to jest bardziej na zasadzie nostalgii, dla takich fanów jak my, których jest tysiące, myślę, że dziesiątki tysięcy. Co do tych nowych graczy, tak jak mówię, no to już jest dosyć sporna kwestia, bo jednak sami wiemy, że niektóre te gry się bardzo mocno zestarzały. Dlatego ja raczej nie wróżę tutaj dobrej przyszłości tej serii. Bardzo bym się chciał mylić,
ale tutaj realistycznie jednak patrzę ku temu, że jednak odbędą wersję takie w formie kolekcji, niż jakąś ujrzymy nową nieprędko. Przynajmniej 10 lat jak nic. No. Zobaczymy za 10 lat. Tak sobie jednej rzeczy przypomniałem, być może kogoś to zainteresuje. Ritual of the Night, Bloodstained, jest nadal rozwijany, co jest w ogóle niesamowite, biorąc pod uwagę, że ta gra już trochę temu wyszła. I widać, że tak podsycają to zainteresowanie grom i być może przygotowują już dwójkę. Mam nadzieję, że będzie dużo lepszą grą. Natomiast fajna rzecz, dodali tam tryb, który się nazywa Classic Mode. I jeżeli gdzieś tam mi news mignął i się nie mylę, to robią już kolejny. I jest to o tyle fajna rzecz, że została stworzona przez WayForward, twórców Shantae, którzy też już trochę w Metroidvaniach siedzą. I ten Classic Mode jest fenomenalny, jeżeli ktoś, tak jak ja, wychował się właśnie na tej pierwszej Castlevanii. Bo to jest właściwie taka trochę kalka, te levele mają podobny layout, mamy podobną mapę między misjami, ba, nawet napisy końcowe są wzorowane na napisach końcowych z Super Castlevanii 4. Zagrajcie sobie. Tylko, no jest tam drobny spoiler, jeżeli ktoś nie skończył Ritual of the Night, więc lepiej najpierw przejść Ritual of the Night, ale tak, potem przejdźcie Classic Mode, jeżeli tego nie zrobiliście nadal, bo to jest taki list miłosny dla fanów Castlevanii. Pawle, zasnąłeś? Nie, słuchałem. Myślałem, czy że jeszcze masz coś do powiedzenia. Nie. Ja... Do powiedzenia mamy bardzo dużo. Pytanie, ja mamy czasu. Jeszcze chwilkę mamy, więc dorzucę tylko bardzo szybko swoje trzy grosze. Powiem tak, ja się pogodziłem z tym, że Konami nie wyda kolejnej odsłony Suikodena, że Konami nie wyda kolejnego Metal Gear Solid i myślę, że nie wyda też kolejnej Castlevanii. Ja mogę oczywiście snuć takie marzenie, tak jak powiedzieliście, że jeśli sprzedaż Silent Hilla wystrzeli, to zrobią tam przegląd swoich marek i może zrobią z innymi tytułami podobną rzecz. Osobiście bym w to nie liczył. Konami siedzą twardogłowi biznesmeni i muszą każdego dolara, każdą złotóweczkę, każdego jena przeliczać. Więc nawet gdyby Silent Hill się w jakiś sposób udał, sprzedał, no to myślę, że poszłoby kasa na powstanie kolejnej gry pod tą marką. Natomiast jeśli chodzi o Castlevanię, tak jak mówię, raczej osobiście bym postawił kreskę na tej serii, a bardziej stawiałbym na twórczość osób nowych, które pojawiają się w branży. Nie tylko mówię o twórców gier, ale również kompozytorów. Oczywiście tych Metroidvanii wychodzi. A może, nie wiem, z jednej strony słyszę, że jest przesyt, z drugiej strony, że niedosyt. Nie wiem, musiałbym zrobić większy research na ten temat. Ale jeśli nowe Metroidvanie wychodzą, to jest świetnie, ale nadal brakuje mi takich Metroidvanii, które klimatem przypominałyby, albo chociaż ocierały się właśnie o Castlevania. Chodzi właśnie o ten gotycki, ciężki, horrorowy klimat, który jest znany z tej serii. Tutaj tak może dodam, że Metroidvanie jako podgatunek platformówek właściwie tak się w tej chwili rozwinęły, że same w sobie już można by je dzielić na jakieś podgatunki. Podgatunki. To znaczy, tak, bo dajmy na to, mamy Metroidvanie takie typowo skupione na akcji, dajmy na to Time Spinners chociażby, gra, która mechanicznie bardzo przypomina Castlevania Order of Ecclesia, no ale jest tam dużo innych rzeczy, które trochę mi nie pasowały, jak chociażby level design czy tempo akcji. Mamy Lamulane, która się skupia na czymś zupełnie innym. Tam backtracking i rozwiązywanie zagadek, taka fantazja w rodzaju, że jesteś Indianem Jonesem w olbrzymich ruinach i właściwie każda tabliczka z tekstem to jest wskazówka, jak tę grę przejść. I ja właściwie od 7 czy iluś tam lat już tej gry nie skończyłem, cały czas do niej wracam i próbuję, więc to jest zupełnie inna i tak dalej i tym podobne. Więc to jest fascynujące, jak ten gatunek jest różnorodny, że każdy może znaleźć coś troszeczkę dla siebie. Mamy Shantae, zupełnie tak. Inne klimaty, radośnie, kolorowo i trochę prościej. Tak, no mówię. Hollow Knight, o którym mówiliśmy. Hollow Knight, tak. No tak. Mówię, tych Metroidvanii naprawdę powstaje cała masa, ale takich stricto związane właśnie z łowieniem wampirów, jest niestety mimo wszystko. Tak, teraz taka moda jest chyba
teraz taka moda jest trochę na żenienie Metroidvanii z Dark Souls, mam wrażenie. Powstaje bardzo dużo takich gier 2D, znaczy dużo, no powstało przynajmniej kilka takich gier 2D, które właśnie łączą ten taki powolny gameplay Dark Soulsów z rolowaniem się, w sensie robieniem przewrotów, atakowaniem i tym, że jak już zaatakujemy, to musimy koniecznie przeczekać. Tak, ten gatunek, czy już podgatunek cały czas ewoluuje, cały czas idzie jakoś do przodu i powstają co nas coraz nowe gry. Strasznie lubię Dark Souls, ale do tego nie potrafię się przekonać. W sensie nie chwytają mnie zupełnie te wersje 2D. No, coś każdy dla siebie znajdzie. No. Dokładnie. Tych Metroidvania jest od diabła. Jeśli chodzi o przyszłość Castlevanii, no mówię, raczej nie spodziewam się pozytywnego scenariusza. Bardzo bym chciał trzymać kciuki, ale raczej bym na to nie liczył. A szkoda, bo fajnie byłoby posłuchać kolejnej porcji takiej świetnej barokowej muzyki, no nie tylko może barokowej, ale właśnie takie połączenie takich kilku gatunków, po których przesłuchaniu moglibyśmy się cofnąć do tych fajnych lat z czasów pierwszej Castlevanii czy Symphony of the Night. No zobaczymy co przyniesie przyszłość. W tym czasie bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że byliście tu dzisiaj z nami i mieliście czas i ochotę z nami porozmawiać o Castlevanii. Mam nadzieję, że nie traktujecie tego czasu jako straconego. Nie, naturalnie nie. Muszę przyznać, że jak tylko zaprosiliście mnie na ten odcinek, to było takie, Castlevania, muszę znaleźć czas. Ja żałuję, że nie mieliśmy jeszcze drugie tyle czasu, żeby o tym pogadać. To może tylko tak na szybko dodam, bo wspomnieliśmy o tym koncercie i w końcu nie wróciliśmy do tego tematu. Można go znaleźć na YouTube. David Westerland, producent tego koncertu, organizator, zamieścił go po chyba 10 latach w całości, więc jak to... Konami w końcu pozwoliło. Googlajcie. Nie jestem pewien, czy to była kwestia zgody od Konami, natomiast tak, można go już obejrzeć w całości, więc zachęcam, żeby sobie pogooglać. Tak jest, jeśli chcecie posłuchać naprawdę dobrej, fajnej muzyki z jednej z najlepszych serii, jaka powstała, zapraszamy. Takie koncerty można obejrzeć przez internet. Można znaleźć również soundtracki na platformach streamingowych, ale oczywiście namawiamy do zamawiania takich albumów również z zagranicy i przesłuchania, bo to jest naprawdę kawał fantastycznej muzyki. Panowie, bardzo jeszcze raz wam serdecznie dziękuję za to, że z nami byliście, a byli z nami Andrzej Muzyczuk. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I mam nadzieję, że jeszcze wystąpi u was. To na pewno. I to samo mogę powiedzieć o Adamie Dębskim. Cała przyjemność po mojej stronie i również mam nadzieję, że to był pierwszy, ale nie ostatni raz. To również jesteśmy tego pewni. Również naszym słuchaczom dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy, że z nami byliście i przypominamy o wspieraniu naszego podcastu. Jesteśmy dostępni w licznych serwisach streamingowych i podcastowych, również na YouTubie. Przypominamy o klikaniu w dzwoneczek. No i także wspieranie nas na Patronite. Możecie nam również kupić kawę, nie obrazimy się. A tymczasem żegnamy się. To był 62. odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu gamingmusic.pl. Z tej strony żegna was Paweł Dębowski, a z drugiej strony jak zawsze wiernie kłania się w pas wasz wierny samuraj Mariusz Burkowski. Do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Cześć! Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.